Dzień dobry, witam serdecznie. Tutaj poszlakowane opinie. Dzisiaj nagrywamy rozmowę o religii. Moimi Państwa gośćmi jest Adam Golański oraz Łukasz Jankowski, prowadzący bloga Życie w Paleolicie. Był już naszym gościem właśnie w rozmowie o Paleolicie. No i Adam Golański, który jest między innymi hobbystycznie zajmuje się, mógłby się powiedzieć, czym się zajmujesz, bo tam coś z magią i tego typu rzeczy? No, z hermetyzmem zachodnim na pewno. To jest hermetyzmem jakby, zachodnim. No, ale także jestem dosyć ogarnięty w temacie chrześcijaństwa i buddyzmu. Dobrze. No więc tak, zaczniemy sobie może od osobistych osobistych historii w naszym życiu, jaka była nasza religia. Ja zacząłem od tego, że tak defaultowo byłem chrześcijaninem. Chodziłem z rodzicami do kościoła. I w pewnym momencie, w trakcie takiego kazania, zacząłem się zastanawiać, czy w ogóle to wszystko jest prawda, czy ten Bóg istnieje. No i miałem tak, to było chyba 16 lat, potem miałem parę tygodni, miesięcy takiego ateizmu, gimboateizmu, natomiast szybko z tego wyewoluowałem w agnostycyzm. Natomiast taka utrata wiary w tego chrześcijańskiego, katolickiego Boga wiązała się u mnie z powstaniem poważnych pytań co do tego, czym jest prawda, co to jest dobro i zło. Bardzo szybko wpadłem w relatywizm. No i to zaowocowało tym, że na studiach, przez całe studia w zasadzie zmagałem się po pierwsze z sensem życia, z prawdą, dobrem i złem i bardzo dużo czytałem niczego, trochę też Stirnera, nawet o tym magisterkę napisałem. Natomiast już po studiach miałem przygodę z psychodelikami bardzo piękną i zauważyłem, że tego typu kwestie jak sens, prawda i tym podobne, to są kwestie związane z językiem. To jest coś, czego nie da się uzasadnić zewnętrznymi, nie da się uzasadnić samym językiem. To znaczy pojęcie prawdy, sensu i tak dalej, ono nie ma to sensu, jeśli to rozpatrujemy tylko w kategoriach języka. Odkryłem na psychodelikach, że takie rzeczy jak uczucia, emocje, takie poczucie sensu, czy piękna życia, czy rzeczy, które nie są jakby ujęte w słowa. Słowa dopiero je próbują wyrazić, ale to są rzeczy, które są poza językiem. Ta właśnie pozajęzykowa rzeczywistość, to w niej są te aspekty boskie, duchowe. Odkryłem w ogóle, że jest coś takiego jak duchowość, że duchowość się różni od religii, że religia w pewien sposób jest taka trochę wyjałowiona z duchowości. Rozmaite praktyki duchowe są w stanie, medytacja także są w stanie jakby uruchomić w nas rzeczy, które wydaje mi się, że dużo więcej mają wspólnego ze świętością, ze sferą sakrum, niż po prostu msze i tego typu obrzędy. Natomiast jak łatwo sobie pewnie wyobrazić, bardzo szybko z tych psychodelików wpadłem w takie new age'owe nurty, nurty, które inspirowały się wschodem, Indiami, hinduizmem, buddyzmem. Potem miałem moment, kiedy miałem trudną sytuację w życiu. Dość mocno złamane serduszko, problemy zdrowotne i różne takie sytuacje, które bardzo mnie zdołowały, co wywołało u mnie coś, co nazwałem relapsem w chrześcijaństwo. Ten relaps trwał krótko, bo może w pół roku, no ale w tamtym czasie na przykład chciałem wstąpić do zakonu. Odkryłem różne rzeczy typu modlitwy w kościele, na co nie zwracałem wcześniej uwagi, one są bardzo nakierowane na cierpienie, na uwznieślenie tego cierpienia, na dowartościowanie go, na w ogóle zauważenie, na coś, czego w życiu publicznym za bardzo nie mamy. Nie mamy rozmowy o tym, mamy kulturę, która opakowuje, jeżeli już mówię o cierpieniu, to opakowuje to w formę sztuki, ewentualnie. Natomiast normalnie mamy jednak kulturę pełną miłej rozrywki, wszystko jest fajne i właśnie chrześcijaństwo, katolicyzm, kościół w jakiś sposób zajmują się cierpieniem i mają być może nawet na to monopol.
Już tutaj bardzo wiele wątków poruszyłem, rekapitulując tą swoją historię, natomiast po tym krótkim okresie, kiedy chodziłem do zakonu pomagać bezdomnym, zauważyłem, że stopniowo mi to przeszło. Znaczy nie widziałem sensu w tych modlitwach. Taka typowa pustka tego samego typu, którą odczuwałem chodząc na mszę. No i wróciłem stopniowo do w zasadzie dużego synkretyzmu, znaczy łączenia wątków agnostycznych z hinduistycznymi, z elementami buddyzmu, z praktykami, które w zasadzie sam sobie wybieram w momencie, kiedy odczuwam to w jakiś sposób. Nie ma to takiej formy zorganizowanej, nie jest to duchowość czy religijność, która jest jakaś taka, nie ma w tym dyscypliny. O, to jest chyba najbardziej charakterystyczne, to znaczy nie obchodzę jakichś dni, w których coś robię, czy świąt i tym podobnych, więc to jest wszystko od przypadku do przypadku. No i tyle, to jest cała historia mojej duchowości i religijności. Natomiast jeżeli moglibyście opowiedzieć teraz o swojej, bo też jest, podejrzewam, bardzo ciekawa i być może niecodzienna, jeśli chodzi o takie nasze polskie podwórko. Nie wiem, Adamie? No dobrze, mogę ja teraz pociągnąć historię. Ja zacząłem od takiego solidnego zanurzenia się w paradygmacie scjentystyczno-materialistycznym. Szczerze, po prostu od dziecka byłem mocno osadzony w naukach przyrodniczych. I z racji tego, że miałem do czynienia sporo też od dzieciństwa z naukowcami wszelkiej maści, to i też pytania natury duchowej nie miały wtedy dla mnie większego znaczenia, chociaż momentami dotykałem różnych krawędziowych rzeczy. Religia była czymś obcym. Ja zresztą w ogóle się urodziłem w Związku Radzieckim, więc jak to czasem mówiłem, ja przyjechałem do Polski jako małe dziecko, już w Polsce do szkoły chodziłem, ale miałem rodzinę na wschodzie. I różnica była taka, że o ile w Polsce tam w górze, prawda, był Bóg, czy też jak dzieci mówiły Bozia, to w Związku Radzieckim tam w górze była stacja kosmiczna i byli kosmonauci. Inna, drastycznie inna perspektywa, zupełnie inna kultura. Tak to można powiedzieć. Ten kosmizm radziecki był bardzo mocny, był takim erzacem religii, który jednak na tle bolszewickiej propagandy właśnie trochę funkcjonował jako religia, przynajmniej wśród młodszych ludzi, wśród mężczyzn. Bo oczywiście były stare babcie, które chodziły do cerkwi, prawda, ale czy też na wsi jeszcze jakaś tam religijność była, ale tak w kręgach bardziej mieszczańskich religia została bardzo, bardzo mocno wtedy zdławiona. No więc jak ja przybyłem do Polski, to zderzyłem się, prawda, z polskim kościołem katolickim i zacząłem tam chodzić na jakąś religię, ale bez głębszego znaczenia. Wtedy ile miałeś lat, jak przyjechałeś do Polski? No i 6 chyba, coś takiego. Więc ja tam już wcześniej bywałem, ale jakby później sporo było takiego ruszania się na wschód, zachód, tak nie siedziałem, było, że po parę miesięcy potrafiłem znowu tam spędzić na wschodzie z powrotem, więc nie była to taka radykalna migracja, że już w ogóle nie wracam, bo miałem tam babcię, miałem wuja, więc było gdzie jeździć, kogo odwiedzać. Ale kolejny jakiś taki etap, można powiedzieć, ja przeszedłem sobie razem z takimi normalną polską obrzędowością. Pamiętam, jeszcze chodziłem na kursy religii katolickiej w salkach katechetycznych, ale też głównie dla mnie to sprowadzało się do zadawania pytań. Ja nie czułem, bardziej to dla mnie był wykład jakiejś takiej dziwnej historii, prawda, czy moralności, czy etyki, do której zadawałem pytania, na które prowadząca zakonnica nie potrafiła odpowiedzieć. Było tam jakiś ten kłopotem. No i ja tak wyrobiłem się w takim sceptycznym wobec religii nastawieniu. Nie miałem problemów z obrzędowością katolicką, jako taką po prostu niczego nie niosła dla mnie. Zaczęło się gorzej, jak miałem 14-15 lat, chyba po raz pierwszy zastanawiałem się z problemem cierpienia, z problemem śmierci i straty, tak na poważniej. I wówczas, można powiedzieć, stałem się świadomym ateistą.
świadomym ateistą, ale nie z gatunku tych, którzy cieszą się i klaszczą, hurra, Boga nie ma. Raczej wtedy dostrzegam, jak wielką tragedią jest nieobecność Boga w życiu ludzi. I nie mogłem go nigdzie znaleźć. Więc tak to był etap właśnie takiej pustki. Trochę mi tę pustkę wypełniło trafienie w taki okultyzm, jaki wówczas był dostępny. Zapoznałem troszeczkę ludzi, zyskałem dostęp do sieci, tylko to były lata 90., więc można powiedzieć, że wtedy sieć była czymś zupełnie innym niż dzisiaj. Jakieś pliki tekstowe trzymane na serwerach FTP, na jakimś skandynawskim hoście, prawda, gdzie zetknąłem się po raz pierwszy z koncepcjami właśnie takimi, można powiedzieć, XIX-wiecznej ezoteryki, Golden Dawn, tego typu rzeczy. Bardzo wtedy mocno w to wsiąkłem, bo wydawało mi się, że to będzie droga do czegoś. Coś, co będzie mogło przynieść jakieś rezultaty, że będę mógł poznać, znaleźć jakieś doświadczenie duchowe. A jednak do tego doszły też psychodeliki, więc wydawało się, że jazda jest fajna. Problem tylko w tym, że jedyne co przez te parę lat młodzieńczych angażowania się w to wszystko dosyć intensywnego, nie znalazłem niczego. Szybko odkryłem, że nic nie działa, że te opowieści, praktyki stamtąd sprowadzają się do puszenia piór przed innymi towarzyszami okultystami, że w zasadzie żadna z moich praktyk nie przyniosła niczego poza ewentualnie jakimiś drobnymi zmianami psychologicznymi i to wszystko w porównaniu do obietnic, no góra urodziła mysz. No i tak samo w zasadzie pozostał mi już wtedy jedynie sceptycyzm wobec wszystkiego. Ja się na długie, długie lata odkleiłem od tematu, pozostając w takim właśnie paradygmacie ateistycznej wątpliwości. Jedyne, co mi chyba jakoś tak pozostało, to trochę właśnie praktyki Qigong, które właśnie chińskiej tradycji wyrwane, które jakoś mi pozostały i one rzeczywiście traktowałem je jako metafizjologiczną bardziej, prawda, metodę na utrzymanie zdrowia, młodości i wydaje mi się, że przez te lata, co z Qigongiem miałem do czynienia, to rzeczywiście zadziałało to na tyle dobrze, że nie całkiem się zestarzałem i zachowałem zdrowie w dobrym stanie. Mimo prowadzenia się tak kiepsko. I tak naprawdę powrót dla mnie wielki, znaczący powrót do religii dokonał się późno, po 40, kiedy musiałem zacząć życie na nowo. Rozwód, zostanie samemu, w zasadzie jedynie z moim psem. Straciłem wszystko, dosłownie nie wiedziałem dokąd iść. A że pojawił się czas, spróbowałem podejść ponownie do spraw duchowych, które mnie były jakąś tam moją pasją, prawda, w latach młodych. I można powiedzieć, że tak, tym razem udało mi się to zrobić. Dzięki chyba temu, że wiedza, dostępność informacji były znacznie, znacznie większe niż w latach mojej młodości. Ja zacząłem wtedy, tak mi się zdarzyło, że trafiłem na jakieś właśnie kabalistyczne książki Jakobusa Swarta, takiego południowoafrykańskiego muzyka, który się zajmuje właśnie kabałą bardzo intensywnie i napisał cykl książek poświęconych, książek teoretyczno-praktycznych, zawierających bardzo dużo metod i bardzo dobrze wyłożoną teorię, korzystającą z oryginalnych hebrajskich źródeł, nie jakieś tam właśnie XIX-wieczne, nie New Age, ale Golden Dawnowskie właśnie wymysły na temat kabały. I faktycznie poprzez taką praktykę, którą znaną właśnie z przebudzeniem Tiferet, ja w 2019 roku przeżyłem pierwsze realne doświadczenie mistyczne bezpośredniego kontaktu z Bogiem jako żywym, wiecznym duchem, bez użycia jakichkolwiek środków chemicznych, bez katowania swojego ciała w żaden sposób, jakiś taki, który mógłby wywołać wstrząsy psychosomatyczne,
prowadzące do tego typu doświadczeń. I to doświadczenie rzeczywiście pozwoliło mi przekonać się, że po prostu to nie jest tak, że nie widziałem Boga, że Boga nie ma, tylko że ja go nie widziałem, że jest, po prostu byłem ślepy. Chodziłem cały czas po świecie z zamkniętymi oczami. Nie, żebym teraz miał oczy otwarte, ale dzisiaj ten świat duchowy jest czymś, co mnie tak na co dzień otacza. Więc wszedłem w to na tyle poważnie, że rekonstruując zachodnią i trochę wschodnią tradycję ezoteryczną, po prostu staram się zgłębiać tę duchową rzeczywistość tak jak potrafię, odrzucając właśnie te nowomodne pomysły, im zwykle nastawione głównie na wyciąganie pieniędzy od ludzi. New Age to jest ogromna maszynka do robienia pieniędzy. Więc bardziej grimuary, bardziej przekaz astrologiczny i tradycji, która mi osobiście okazała się najbliższa. I tak to dzisiaj jest. Dla mnie po prostu ta rzeczywistość duchowa jest czym i paradygmat duchowy jest czymś, dzięki czemu mogę po prostu żyć sobie, nie przejmując się tą materialistyczną, ateistyczną wizją świata. Dobra, Łukaszu, czy podzielisz się z nami swoją historią, swojej duchowości, swojej religii? Jasne. Wiecie co, w jakiś chyba totalnie niezamierzony sposób włączyliśmy trochę ze sobą trzy historie, bo nie wiem, czy wy wcześniej jakby znaliście, ale no tutaj w twojej historii, Bartek i Adama, jest wiele podobieństw i obawiam się, że moja będzie no, nie za wiele od tego odstawać. Jakby jeżeli chodzi o tą linię czasu i te przemiany, tak, pomiędzy ateizmem i później jakimś nawróceniem do wiary, jakieś doświadczenia, to tutaj, kurczę, będzie to samo. Jakby historie są bardzo podobne, tak jak teraz sobie to analizuję. Ja również defaultowo, tak jak tutaj no jakby po prostu taka religia, jaka się przytrafiła, taka była, tak? Czyli tutaj ten tradycyjny po prostu katolicyzm, ale też bez jakiejś tam przeginki. Myślę, że tutaj jakby nie mogę powiedzieć, że wychowałem się w jakiejś rodzinie religijnej. Po prostu tak jak wszyscy chodzili do pierwszej komunii, tak ja również. I tak naprawdę, kiedy tylko już zyskałem jakąś tam wiedzę o świecie, no to bardzo szybko pojawił się ten ateizm. U mnie powodowany chyba głównie zainteresowaniem nauką. Tak jak mi się wydaje, chociaż prawdopodobnie też jakimiś antyklerykalnymi poglądami, gdzieś zasłyszanymi, bo jako młoda osoba jeszcze ten światopogląd nie był wyrobiony i był bardzo podatny, więc jakby tutaj łatwo było się odkleić od tej religii. Później fascynacja Dawkinsem i tutaj myślę, że jeżeli chodzi o cały ten mój ateizm, to był jakby taki właśnie bardzo Dawkinsowski, czyli jakby powodem była ta fascynacja tą nauką i no taki scjentyzm, można by powiedzieć, czyli takie no poznanie świata wyłącznie przy pomocy metod naukowych. Tak wówczas postrzegałem i trwało to dosyć długo, bo rozpoczęło się jakoś zaraz po bierzmowaniu i trwało to, no myślę, do 24-5 roku życia, jakby w ten sposób, taki materialistyczny, naturalistyczny postrzegałem świat. No i tutaj, Bartku, ciekawie opowiedziałeś o swoim doświadczeniu z psychodelikami. Adam też jakby wtrącił i tutaj jakby bardziej podobnie chyba do Adama, jakby również pojawiło się doświadczenie religijne, doświadczenie mistyczne w bardzo jakby zaskakującym momencie, gdyż totalnie niezwiązanym w ogóle z kontekstem religijnym. Można by sobie to było wyobrazić na zasadzie po prostu żyję sobie, tak, nie mam żadnych rozważań duchowych i nagle bach, tak, i następuje coś takiego, wobec czego tak naprawdę nie można być obojętnym, bo to jest doświadczenie zmieniające właśnie ze względu na, tutaj chyba Bartek mówiłeś, jakby taki cielesny charakter. To jakby gdyby to była jakaś, gdyby to był jakiś efekt rozważań umysłowych, jakichś abstrakcyjnych, to jakby można by to było zignorować, natomiast jest to tak pełne doświadczenie wielozmysłowe,
Ja nigdy nie próbowałem psychodelików, ale z tego, co czytałem, jakby po prostu jak to wygląda, to bardzo podobne, że jakby no nie da się przejść wobec tego obojętnie i jakby ten zwrot jest. Jakieś szczegóły? Wiesz, totalnie randomowa sytuacja. Pamiętam, to jest, znaczy to wydaje mi się z perspektywy bardzo śmieszne, bo siedziałem w maku, nie? Siedziałem w maku, czekałem na frytki, naprawdę. To jakby, nie wiem, próbowałem sobie to jakoś skorelować z jakimś moim stanem emocjonalnym, ale tak naprawdę nie, po prostu, no nie wiem, codzienność, praca, tak, i jakby żadnych załamań życiowych, żadnych zwrotów, po prostu gdzieś tam nagle spływa na mnie poczucie takiej wszechobecnej miłości i tak jak wszystkie doświadczenia religijne, tak i to jakby było osadzone w kontekście kulturowym, bo tak to zwykle jest, czyli prawdopodobnie Indianin przed pojawieniem się chrześcijaństwa nie mógł mieć doświadczenia w kontekście chrześcijańskim. Tak samo ja, będąc zanurzonym gdzieś tam za młodu w tym kontekście, oczywiście było to doświadczenie jednoznacznie chrześcijańskie, tak? Po prostu wizualizacja twarzy Jezusa Chrystusa i poczucie, samo poczucie tak naprawdę, bo jakby nie jestem w stanie dodać do tego jakby żadnego racjonalnego opisu, ale jakby samo to poczucie jakby spowodowało no, ogromny zwrot i tak naprawdę mówiąc o kwestii wiary bądź niewiary, jakby tutaj była kwestia wiedzy, czyli po prostu nie mogłem być dłużej ateistą, no bo ja jakby wiedziałem, że jest coś innego. Więc nastąpił zwrot w stronę katolicyzmu, bo to było najłatwiej dostępne na wyciągnięcie ręki. Pamiętam, że zjawiłem się u księdza tak naprawdę jakoś bardzo szybko, na drugi chyba dzień po tym, po prostu jakby, no, szukając, jakby znalazłem, tak? I już wtedy pamiętam, że była to taka wizyta, która troszeczkę, no, troszeczkę się zawiodłem jakby. Ja chyba oczekiwałem czegoś innego. To dla mnie było jakoś taka ogromna rzecz, a jakby to, co uzyskałem, jakby no, nie dorównywało temu. No, ale gdzieś tam ten katolicyzm w moim życiu był. Natomiast ja również, tak jak wy, jakby do tej warstwy tradycyjno-rytualnej, do tej warstwy kolektywistycznej, nigdy nie mogłem się przekonać. W sensie być może jest to kwestia introwertyzmu, albo nonkonformizmu. Tutaj możemy mieć podobnie, że jakby te kolektywistyczne aspekty religii jakby nigdy mnie nie pociągały. Nawet jeżeli chodzi o modlitwę, bo tutaj też jakby wszedłem w różne praktyki modlitewne, no to jakby ta modlitwa też okazała się szybko nietrafionym pomysłem. Później trafiłem na medytacje ignacjańskie, na takie medytacje chrześcijańskie, chociaż będąc jeszcze ateistą, próbowałem tych medytacji takich pozbawionych kontekstu religijnego, czyli mindfulness, i nie robiło to na mnie wrażenia. Tak te medytacje Pisma Świętego już bardziej. Szczególnie medytacje obrazów, ale to są takie medytacje związane no, konkretnie w kontekście chrześcijańskim. Natomiast jakby no, ten katolicyzm długo nie mógł się u mnie utrzymać, prawdopodobnie ze względu na no, szybkie wyrobienie sobie poglądów antyklerykalnych, czyli jakby no, tutaj jakby no, ten kościół nie mógł być dla mnie zbyt długo wykładnią. Natomiast jakby sama myśl chrześcijańska, no i to prawdopodobnie to doświadczenie, które gdzieś tam we mnie zostało, no jakby no, chyba nie da mi odejść od samego chrześcijaństwa. Czyli jakby wizja no, Jezusa Chrystusa i jakby jego nauk jakby jest ciągle gdzieś tam we mnie żywa i ja zawsze prawdopodobnie będę sympatyzował albo w jakiś sposób starał się zrozumieć te nauki ze względu na ten ładunek emocjonalny, który zostawił gdzieś tam taki silny marker na tej linii czasu mojego życia. I w związku z tym jakby nie potrafię zrezygnować z tej chrześcijańskiej perspektywy. Natomiast sam katolicyzm już dziś jakby totalnie, jakby nie jestem w tym, nie potrafię w tym być. Natomiast wszystkie nurty chrześcijaństwa inne od katolicyzmu, no nie wiem, póki co też jakby nie zyskały jakiejś mojej głębokiej aprobaty, żeby jakby pójść w tą stronę. Natomiast ta warstwa tradycyjno-rytualna jakby nigdy nie zajmowała w moim życiu dużego miejsca. Ja chyba nie potrafię. Nie jestem chyba jednostką, jakby, która została stworzona do tego przeżycia wspólnotowego i ja jakby gdzieś tam indywidualnie wszystkie swoje, czyli jakby no bardziej te rzeczy związane z duchowością
niż z samym takim systemem religijnym. No i myślę, że w chrześcijaństwie jest na to miejsce, o czym też niewiele się mówi, bo zawsze jest to nam przedstawiane jako jakaś wspólnota, aczkolwiek myślę, że indywidualnie też da radę jakoś to przeżywać. Na sam koniec jeszcze tylko jakby chciałbym dodać, uzupełniając, że przez tą całą drogę, którą teraz nakreśliłem, jakby po prostu wszedłem w temat religii i jest to dzisiaj jakimś tam moim zainteresowaniem, tak? Czyli po prostu jakby no już czytając na ten temat różne rzeczy, gdzieś tam zagłębiłem się w to i już tak czysto racjonalnie, bez jakby wyznawania, jakby no po prostu ten temat stał się mi bliski, czyli temat religii tak ogólnie, nie tylko jakby religii chrześcijańskich, bo odchodząc od katolicyzmu, na zasadzie sprawdzania, tak, próbowałem jakby czytać na temat różnych religii. No i dosyć dużo mam również za sobą dyskusji jakby i to z perspektywy ateistycznej, i to z perspektywy osoby wierzącej, co też jest jakby według mnie ciekawym doświadczeniem, bo zwykle jest to jakoś tak jednostronnie, ale to też jakby sporo miejsca zajęło gdzieś tam w moim życiu samo teizm kontra ateizm, czyli bez konkretnego wyznania, tylko po prostu jakby Bóg, czy Bóg jest, czy Boga nie ma, i to jak przez długi dosyć czas gdzieś tam mnie zajmowało. No i to chyba by było na tyle. Dobra, to te wspólne wątki, które mieliśmy, pierwszym wspólnym wątkiem jest na warstwie takiego racjonalnego myślenia odejście od religii, ale powrót w wyniku doświadczeń mistycznych, doświadczeń, które w jakiś sposób wykraczały poza to, co jest łatwo wyjaśnialne i dostępne, że tak powiem, na sucho. Ja bym, Adamie, chciał też prosić Cię o opowiedzenie o tej praktyce, która pozwoliła Ci na nowo odkryć duchowość, bo na czym to polega, tak? Wspomniałeś, że tam nie ma żadnych środków, nie ma żadnych modyfikacji ciała czy osiągania jakichś ekstatycznych stanów poprzez, nie wiem, wycieńczenie czy tym podobne. Może też poruszymy w ogóle, jakie są metody, żeby takie rzeczy osiągać, bo poza psychodelikami mamy, nie wiem, oddychanie holotropowe i tego typu rzeczy. Tak jeszcze a propos wypowiedzi Łukasza. Wspomniałeś o tym, że ja się odniosłem do doświadczeń cielesnych. Bardziej chodziło mi o rzeczy, które są poza językiem, ale jak się zastanowię, to rzeczywiście to są rzeczy, które wypływają może z ciała, może z kontaktu z czymś więcej. To jest często coś, co wiąże się z poczuciem, że nasze codzienne widzenie rzeczywistości nie jest prawdziwe i że czasem objawia nam się to specjalne widzenie, które pozwala dostrzec czy poczuć rzeczy, które są głębsze i świętsze, sensowniejsze, prawdziwsze, nadają życiu głęboki sens. Natomiast z perspektywy ateistycznej można by powiedzieć, że są to zwarcia w mózgu i pewnego rodzaju właśnie błędy poznawcze, tak? Jeśli mogę tylko, to raczej z perspektywy materialistycznej, nie ateistycznej. Możemy jak najbardziej być ateistami, którzy no, nie uprawiają materializmu. Tak, ja się zgadzam. Możesz być na przykład ateistą, który uznaje, że istnieje świat duchowy, ale nie ma bogów. To jest jak najbardziej. Możliwe. I to jest tak, powiedzmy, surowy animizm na przykład, który będzie praktykowany przez większość takich szamanów. Tak to będzie widziało. Że właśnie świat duchowy, który wszystko, panteistyczna perspektywa, każdy kamień ma swojego ducha, ale jakichś takich wielkich bogów superinteligencji nie ma po prostu, bo też one są poza horyzontem poznawczym takiego szamana. A ja jeszcze tylko dodam, Bartku, szybko, że jakby chodziło mi o to, że nie jest to wynikiem racjonalnej analizy czy w ogóle procesowania intelektualnego, tylko jest to poczuciem, tak jak sam to nazwałeś, czyli czymś, co objawia się w emocjach i w ciele bardziej niż jakby w tej części mózgu, w tej korze nowej odpowiedzialnej za myślenie. Jest to raczej wynikiem, gdybyśmy to tak chcieli pewnie
jakby nawiązać do neurologii, to jest to wynikiem innej części mózgu, tej takiej bardziej ssaczej, tej bardziej pierwotnej, czyli jakby to, że my to czujemy. I ja stawiam taką tezę, że jakby o wiele bardziej jest w stanie wpłynąć to na człowieka, niż wynik jakby tej racjonalnej analizy. Co według mnie ma jakby duży związek z samym jakby, no nie wiem, czy można powiedzieć zmianą, jakby no konwertyzmem, czyli jakby po prostu, że mamy jedną religię i wybieramy sobie inną, jakby to jest według mnie kwestia bardziej odczuć niż jakby racjonalnego wymyślenia tego. Ja tak uważam. Ale to już pewnie troszeczkę inny temat, troszeczkę odbiegłem. Jeżeli tam, Bartek, mówiłeś o tym, żeby powiedzieć więcej o praktyce samej, ja... Możemy się wstrzymać jeszcze chwilkę? Zaraz. Do praktyk przejdziemy. Jeszcze chciałem tylko nawiązać, bo ty, Łukasz, wspomniałeś o tym, że w jakiś sposób te chrześcijańskie wątki ci wynikły z kontekstu. Co prawda są na przykład doniesienia, że osoby stosujące psychodeliki się włączały, jeśli były wierzące w wiarę katolicką, to im się często włączały objawienia związane z chrześcijaństwem. Natomiast wydaje mi się, że tego typu doświadczenia zwykle dryfują w kierunku hinduizmu i buddyzmu, że raczej te rzeczy w jakiś sposób naturalnie są, przypominają medytację taką, że no tak powiem, ciekawe, tradycyjną. Bo ja się bardzo z tym nie zgadzam. Okej, okay. Czemu? A choćby z tego powodu, że powiedziałeś hinduizmu i buddyzmu, mimo że nie ma moim zdaniem nic przeciwnego niż hinduizm i buddyzm. Jeżeli już są różnice. Powiedziałbym bliżej, nie no, jakby co do zasady, po prostu bliżej, łatwiej połączyć mi hinduizm z chrześcijaństwem niż hinduizm z buddyzmem. Mi zdecydowanie nie. Mi zdecydowanie nie. No powiedzmy, z mojej perspektywy tak to wygląda. To, że są powiedzmy gdzieś tam umocowane w tym samym obszarze kulturowym, to jakby jest sprawa tutaj wtórna. Druga rzecz jest taka, że właśnie chrześcijaństwo jest wyjątkowo mocno nastawione na doświadczenia emocjonalne i ekstatyczne swojej głęboko przeżywanej religijności, a raczej mało na obszar analityczny, racjonalny, który jest właśnie bardzo mocno domeną buddyzmu. Buddyzm jest religią ekstremalnie analityczną i bardzo nastawioną na analizę rzeczywistości i doświadczenia w sposób rozumowy. Wystarczy zobaczyć Vittipitakę, prawda, i poczytać sobie te kosze nauk Buddy, gdzie mamy mnóstwo wyliczanek i analiz rzeczywistości, doświadczeń, prawda, typów. To nie jest nic takiego, co mogłoby być łatwo zredukowane do jakiejś tam nagłej emocji. I co mi jeszcze się tutaj wydaje, taki problem, który ludzie właśnie z psychodelikami, mający doświadczenie z psychodelikami, później często właśnie utożsamiają doświadczenie religijne, czy szukają podobieństw między swoim doświadczeniem psychodelicznym a doświadczeniem religijnym. Moim zdaniem, z mojego życiowego doświadczenia jest więcej różnic niż podobieństw. Jest właśnie, przede wszystkim doświadczenia psychodeliczne są rzeczywiście takie bardzo somatyczne. Bardzo mocno ciało jest w to zaangażowane. I powiedziałbym, że wręcz, że doświadczenie psychodeliczne, w którym użyte zostały środki chemiczne, czy będą to grzyby, LSD, metylotryptamina, cokolwiek innego, są to doświadczenia, które wręcz nas oddalają od doświadczenia duchowego jako takiego. Doświadczenia, które wymaga scalenia intensywnie pracujących władz duszy, tej warstwy uczuciowej, warstwy intelektualnej, racjonalnej. One muszą iść ze sobą ramię w ramię. To jest w tym, o czym wspominałem właśnie, w tym kabalistycznym modelu człowieka. Człowiek, prawda, ma w sobie ten filar, który można byłoby nazwać filarem właśnie rozumności, filarem uczuć, ale pośrodku tym środkowym filarem woli, żeby to doświadczenie duchowe, które jest, zachodzi w centrum człowieka, mogło zajść, jedno i drugie muszą zostać odpowiednio wypielęgnowane i rozwinięte. To nie może być tak, że rzucamy się na ekstatyczne, fajne wow i odrzucamy
krytyczne myślenie choćby, które jak najbardziej ma miejsce w tym modelu kabalistycznym człowieka, czy później hermetycznym. Dobra, dobra. Czy mógłbyś opowiedzieć o tym swoim doświadczeniu teraz właśnie? No właściwie tak, prawda, ty nam zapytałeś, czy można opowiedzieć, prawda, a wcześniej mówiłeś, że te doświadczenia są bardzo mocno pozajęzykowe. Ja powiem tyle, no wydaje się, że kluczem do tego mojego doświadczenia jest słowo jednak, słowo piękno. Ja po prostu dzięki praktyce, która od strony technicznej sprowadzała się do regularnych ćwiczeń medytacyjnej natury i modlitewnej natury i kontemplacyjnej natury, doszedłem do takiego stanu, że w pewnym momencie samo z siebie włoniło się dostrzeżenie, sensualne dostrzeżenie, nie wyobrażeniowe, nie intelektualne, ale sensualne doświadczenie piękna świata jako jednego z aspektów boskości. Jest to zresztą zgodne z teorią za tym stojącą. Tiferet właśnie jest pięknem w tym całej strukturze kabalistycznego drzewa życia. Jest miejscem, w którym dochodzi do zjednoczenia duszy z Bogiem. Ja przez chwilę takie zjednoczenie poczułem. Nie potrafię powiedzieć, jak było to doświadczenie mocno pozaczasowe, ekstatyczne. Natomiast nie było ono, niczym ono nie przypominało doświadczeń psychodelicznych. Przede wszystkim chyba dlatego, że miało w sobie taki aspekt właśnie poczucia czegoś nie ciałem, nie umysłem, nie zmysłami, ale poczuciem duszą nieśmiertelną. Czy tak by to nazwać było? Tak, chyba to. Także po prostu przez ten czas doświadczenia wszystko, co widziałem, było taką perspektywą niepomieszaną, nieludzką, wolną od cierpienia. A to jest okej. Okay. Ja jak chciałem, taka praktyka? Chciałem, wiesz co, chciałem dorzucić jakby troszeczkę prostując, bo mi chodziło o to, że jakby doświadczenia religijne jako takie na pewno mogą obejmować wszystkich ludzi na całym świecie, natomiast po prostu wydaje mi się, że jeżeli ktoś w całym procesie socjalizacji nigdy w życiu na przykład nie zetknął się w ogóle z ideą, powiedzmy, buddyzmu, nie może mieć doświadczenia religijnego w kontekście buddyzmu. Jakby nie wiem, czy rozumiesz, co mam na myśli, ale chodzi mi o to, że jakby... No, ale może retroaktywnie potem szukać odpowiedzi, tak, coś mu tak, się tak, przydarzyło tak, i znaleźć tą odpowiedź w buddyzmie. Dokładnie. I jeżeli o to chodzi, to być może możesz mieć rację, że jakby tutaj jakby to poczucie jakby jednością ze światem, na przykład to mi tak teraz przyszło, że faktycznie miało to miejsce w tym moim przeżyciu i być może lepiej to będzie pasować właśnie do idei, powiedzmy, buddyzmu. Natomiast mi jakby dokładnie chodziło o ten kontekst właśnie kulturowy, że jakby to doświadczenie musi być umiejscowione w kontekście, który znasz. No nie, pewnie jakby w całej historii nie zaszło doświadczenie religijne, które miałoby jakby zamocowanie jakby w innej, odrębnej kulturze, której ty nie znasz. Jest to po prostu niemożliwe prawdopodobnie. I tutaj jeszcze szybko nawiążę do tego, co mówił Adam, że było to poczucie jakby nie do końca samego ciała, nie do końca somatyczne, nie do końca racjonalne, ale właśnie coś pomiędzy, tutaj też mogę się zgodzić, tak? Czyli poczucie jakiejś tam właśnie duszy. Natomiast jakby wydaje mi się, że samo to może wynikać z tego, że jakby dotknięcie tej istoty boskiej może jakby wystąpić tylko na bardzo krótko, bo tak naprawdę gdyby była jakaś ciągłość tego doświadczenia, no to po prostu no, byli, jakby zamienilibyśmy się w tą istotę, jakby, tak? Tak mi się wydaje. Tak ja to czuję, że jeżeli jakby to trwałoby długo, to my po prostu jakby bylibyśmy na tym samym poziomie, a dotknięcie tego, w ogóle sama idea, że dla człowieka jest możliwe dotknięcie tego, jakby no jest według mnie takim bardzo ważnym czynnikiem. Ba, myślę, że można i dotknąć i przy tym pozostać. To jest wyłącznie kwestia praktyki. No, ciekawe. Mhm. Sekundę, ja bym chciał to tak, bo mam dwa wątki, które chcę poruszyć. Ja nadal nie wiem, Adamie, w jaki sposób to się robi, to co ty zrobiłeś, to myślenie o pięknie i dojście do stanu, do którego doszedłeś w związku z medytacjami nad pięknem. Chcesz odpowiedzieć, jest przez około pół roku
regularnie, dzień w dzień praktykowałem zgodnie z pewnymi metodami opisanymi. Praktyka weszła mi na tyle, że byłem w stanie ją robić dość dobrze i systematycznie, co jest chyba najważniejsze. Ja się akurat z moim podejściem eksperymentatorskim, ja się mało przejmuję tym, czy działania mają sens, czy nie mają sensu. Bardziej mnie interesuje to, jakie rezultaty budzą. No i cóż, połączenie właśnie modlitwy, medytacji, kontemplacji, jak wspomniałem, pewnego zaplecza teoretycznego, i to doprowadziło do przemiany tej w końcu. Jeżeli chcesz Dobra. szczegóły, to później po prostu wysłać, prawda, dokładne opisy od Jakobusa Swarta, jak to się robi. Możesz wysłać. Natomiast jedna rzecz, Łukaszu, bo ja się zastanawiam, jak. Bo mój znany mi katolicyzm, ja wiem, jakie są mniej więcej praktyki. Wiem, że jest taki katolicyzm przy chrześcijaństwie popularny i jest takie bardziej zaawansowane. To popularne jest bardzo łatwo odrzucić, będąc ateistą. Natomiast to bardziej zaawansowane ma. Ja poznałem dopiero będąc dorosłym, że no to nie jest taka po prostu prosta opowieść, tylko tam są złożone rzeczy, teologia i wszystko jest w jakiś sposób bardziej. Miałem takiego kolegę, który się nawrócił i mi bardzo dużo o tym opowiadał. Już teraz mało pamiętam, natomiast to było mocno. Mocno inne niż to, co na religii w szkole, więc w jakiś sposób osoba, która też chce jakoś bardziej ambitnie, intelektualnie do tego podejść, znajdzie sobie swoje ciekawe wątki w chrześcijaństwie i katolicyzmie jak najbardziej. Natomiast chciałem cię zapytać, jak wyglądają, Łukaszu, twoje takie życie codzienne czy praktyki? To znaczy, czy wspomniałeś, że masz niechęć do instytucji kościoła? Czy ty obchodzisz, nie wiem, post, święta, chodzisz do kościoła? Jak to wszystko działa u ciebie? Bo no jednak to mi się kojarzy bardzo z instytucją, że wypełnia się pewne obrzędy, tak? Więc co robisz? Tak, ja wiesz, też dlatego wspomniałem o tej warstwie tradycyjno-rytualnej, dlatego tak to dokładnie nazwałem i dokładnie jakby też nazwałem to po to, żeby powiedzieć, że tego u mnie nie ma. Że jakby, wiesz, może być ta warstwa filozoficzno-intelektualna, o której wspomniałeś, bez tej warstwy tradycyjno-rytualnej. Co tak naprawdę jest jakimś totalnym odwróceniem, podejrzewam, tego, co możemy spotkać w większości, powiedzmy, w naszym kraju pod rozumieniem hasła katolicyzm, czyli pewnie w większości będziesz miał samą tą warstwę tradycyjno-rytualną, bez tej filozoficzno-intelektualnej, tak mi się wydaje, albo z jakąś tam szczątkową. I będzie to wyglądało tak, że będziesz obchodził święta, tak, będziesz robił rytuały, natomiast jakby tej drugiej warstwy nie będzie. No, jakby ja się z tym zgadzam, że katolicyzm jest odrzucany prawdopodobnie i ta ateizacja jakby wynika z tego, że katecheza sama w sobie jest jakby na tyle płytkim przekazaniem tych idei, że człowiek bardzo szybko od nich odchodzi. To jest w ogóle według mnie powód tak dużej laicyzacji. To ja to upatruję jako główny powód, bo sam również, tak jak powiedziałem w tej swojej historii, bardzo szybko od religii odszedłem, bo już na poziomie gimnazjum jakby ta katecheza nam się nie zgadza po prostu z tym, co uczymy się na pozostałych lekcjach, tak? Nauk jakichś tam przyrodniczych. Więc jakby tutaj, no tak jak powiedziałeś, są dwa poziomy. Jest ten poziom taki płytki i ten poziom płytki przekazuje katecheza i jest ten poziom głęboki, na który możemy sobie samemu wejść, interesując się jakby no, ideami, tak, filozofią i tak dalej. No ale myślę, że jeżeli chcielibyśmy powiedzieć, ile w naszym środowisku jest osób, albo ile w ogóle wśród Polaków jest osób hobbystycznie zajmujących się ideologiami, no to podejrzewam, że mniejszość jakby. I nie ma w tym nic dziwnego, bo nikt nie każe ludziom zajmować się tymi rzeczami. I jakby, więc nie dziwi mnie troszeczkę to, że ludzie zostają przy tej warstwie tradycyjno-rytualnej. To tak jakby a propos twojego pytania. Natomiast jakby tak naprawdę, no ja już od tego katolicyzmu jestem bardzo daleki, ale to prawdopodobnie również ze względu na antyklerykalne poglądy, które jakby już jakby wynikają nie tyle z samych nauk
katolickich, co po prostu z obserwacji środowiska. Jakby będąc wśród tych ludzi, bo ja tam miałem za sobą i pielgrzymkę do Częstochowy i takie różne, i po prostu obcujesz z tymi ludźmi, widzisz, jak to wygląda, tak? I jakby po prostu nie chcesz w tym brać udziału. To jest jakby to, co się odrzuca. Nie słyszę. Źle cię słychać, przerywa. Mnie. Adama. Mhm. To mnie przerywało teraz. No, dobrze, teraz jest to dobrze. Ja też po prostu słyszę, że dobrze. Mnie zastanawia ten problem antyklerykalizmu i wątek, który tu się pojawił. Dla mnie osobiście antyklerykalizm jest bardzo dziwacznym podejściem, bardzo dziwaczną kwestią, która się nagle pojawia. Ja osobiście lubię Kościół katolicki. Lubię go z powodów, nie wiem, estetycznych, politycznych, różnych. Cieszę się, że jest. Nie jest idealny. Dla mnie idealny Kościół katolicki byłby daleko bardziej gotycki, surowy i wymagający. Sam od czasu do czasu biorę udział w mszach organizowanych przez Bractwo Piusa X i spowiadam się, przyjmuję komunię. Można powiedzieć, że stałem się jakimś tam sobie heretyckim członkiem Kościoła. Daje mi to dużo satysfakcji z uczestniczenia, bo uważam zresztą, że ta warstwa rytualno-tradycyjna, ona jest fundamentalna w doświadczeniu rzeczywistości duchowej. Bez rytuału, bez techniki nie da się, moim zdaniem, osiągnąć rzeczywistego poznania duchowego. Grzebać sobie w głowie można, filozofować sobie można, filozofów było dużo, ale samą metoda filozoficzna może jedynie, moim zdaniem, pełnić rolę pomocniczą i uzupełniającą w stosunku do tego, jaką przemianę zapewnia rytuał i praktyka właśnie regularna. A to, że akurat chodzę do Kościoła katolickiego, no, wynika z prostej przyczyny. Jest blisko. Ja powiedzmy wsiadam w auto i w 10 minut jestem właśnie w kościele tradycyjnym, gdzie msze są sprawowane po łacinie. Gdyby nie było tego kościoła, pewnie bym chodził do takiego kościoła, który jest zgodny z Watykanem II. Prawda? Ty mieszkasz w Warszawie? Ja w Gdyni mieszkam. W Gdyni. To są lefebryści, tak? Nie widzę, nie rozumiem tak naprawdę, skąd się bierze, że jakby niechęć do danego typu ludzi, czy do uczestniczenia w praktyk, jak to się dzieje, że ona się zamienia w antyklerykalizm, czy jakieś takie próby wojowania z Kościołem. I to moje pytanie właśnie do Łukasza w tym momencie. To znaczy, wiesz, ja też prawdopodobnie nie jestem typowym przedstawicielem antyklerykalizmu, tak? Bo jakby ja się tutaj zgodzę z tobą, że ja również nie chciałbym anihilacji Kościoła. To nie jest tak. Czyli jakby do Kościoła można mieć jakby zarzuty, natomiast te zarzuty też mieszczą się w definicji jakby samej religii, czyli jakby, że Kościół nie ma być instytucją idealną i nie liczymy, że taką będzie. Więc ja jakby tutaj, ja też nie jestem typowym przedstawicielem, który chce anihilacji Kościoła i uważa na przykład wszystkie osoby duchowne za jakąś totalną pomyłkę, bo absolutnie tak nie jest. I też uważam, że jakby sama chęć zostania osobą duchową też nie wynika wyłącznie z chęci zysku, tak jak często antyklerykałowie uważają. Ja w tym też widzę jak najbardziej sens. Wiesz, tak naprawdę odpowiadając na twoje pytanie, wiele rzeczy związanych z Kościołem jest dla mnie totalnie niechrześcijańskie. Wiesz, najbardziej chyba jest to chore zainteresowanie seksualnością jako taką totalnie priorytetową sferą człowieka. To mnie najbardziej chyba uderzyło, że ja jakby rozumiem chrześcijaństwo, że te grzechy są jakoś hierarchicznie poukładane na takie, które są grzechami jakby związanymi z instynktami ludzkimi, na przykład te wszystkie grzechy związane z seksualnością i jakby które są tak naprawdę racjonalnie no nie do wyeliminowania, bo jakby przeczyłoby to naszej naturze. I są to wtedy grzechy jakby o małej szkodliwości, jakieś takie lekkie. Natomiast przeciwstawne do tego są grzechy te takie właśnie, które są zamocowane wyłącznie w sferze racjonalnej, czyli takie wyrachowane, tak? To są grzechy najcięższe, że my jakby nie to, że ulegamy jakimś naszym naturalnym popędom, tylko jakby tak, wymyślimy sobie coś, co byłoby szkodliwe i to
realizujemy, jesteśmy w tym. To są jakby takie, taka najgorsza forma tych grzechów. No, natomiast Kościół katolicki wydaje mi się po prostu jakby zupełna zamiana tego. Jakby totalne skupienie na tych, znaczy po prostu dla mnie jest to niechrześcijańskie. Ja tego totalnie w ogóle jakby nie wiążę z chrześcijaństwem. To mi się wydało pierwszą rzeczą taką, gdzie jakby ja ten, no ten antyklerykalizm swój specyficzny podkreślam, bo to nie jest taki antyklerykalizm jak u większości. Ja jakby z większością antyklerykałów się zwykle nie zgadzam, jeżeli rozmawiam. No, nie wiem, czy odpowiedziałem na twoje pytanie. No, tak mi rzecz przyszła do głowy z tego, co mówiłeś i z tego zwracania uwagi na chrześcijaństwo. Może to wynika z tego, że dla ciebie chrześcijaństwo jest ważniejsze niż katolicyzm? A dla mnie odwrotnie wręcz. Myślę, że jakby chrześcijaństwo jako takie, nawet gdyby Kościół katolicki nie był niechrześcijański zupełnie w swoim wnętrzu, tak nadal by mi się podobał. Jakby wtórną to jest sprawą dla mnie. To, że rdzenie religii to jest jak kernel, można powiedzieć, zamienić jeden na drugi w systemie operacyjnym. Wiesz co, tak, coś w tym może być i to mi się bardzo łączy z tym, co powiedziałeś, że jakby dla ciebie ta warstwa jakby rytualna jest bardzo istotna i to ona jakby zbliża do no nie wiem, do Boga. Do świata duchowego, szeroko mówiąc. Tak. Chodzi o to, że gdyby, rozumiesz, gdybym poszedł, miał meczet na przykład obok i bym praktykował intensywnie islam, to by jak najbardziej przyniosło to, uważam, podobne rezultaty. Właśnie pozwoliło zbudować przejście do świata duchowego, otworzyć oczy na niego. Tak, wiesz co, to znaczy tak, bardzo ciekawy temat poruszasz, bo wiesz co, paradoksalnie, kurczę, byłbym w stanie się z tobą intuicyjnie zgodzić, wiesz, bo ja jakby pomimo jakby mojego zainteresowania religią nie czuję do końca takiej bliskości. Myślę, że jest to kwestia dokładnie tego, co ty mówisz, czyli ten rytuał bardziej nas zbliża niż samo intelektualne procesowanie treści religijnych i wiesz, katolicyzm tutaj w tym przypadku jakby faktycznie, bo to jakby mnie interesuje jakby idea chrześcijańska, nie? Mnie interesuje myśl chrześcijańska, ale to może nie tak, do końca... Tak, to jest filozofia. Tak, ale to jest właśnie filozofia. To jest być może ta subtelna różnica między filozofią a religią i jakby ja tak intuicyjnie czuję, że jakby możesz być bardzo blisko jakby prawdy i ja wiesz, dużo ostatnio o tym myślę, być może jest to jakiś kolejny zwrot, który mnie czeka w życiu, że jakby faktycznie, żeby dotknąć tej istoty, potrzeba jakby tego rytuału. Ja, no nie wiem, to są takie nieuczesane moje myśli na tą chwilę, ale jakby no tak, być może kierunek jest poprawny. Bardzo, bardzo ciekawy temat. Wiesz, ja mówię to z perspektywy człowieka uwikłanego w praktyki magiczne, prawda, które dla normalnego katolicyzmu oczywiście są skrajną herezją, ale na przykład z perspektywy Koranu już dałoby się je jakoś wybronić. Koran wspomina o właśnie trzecim ludzie księgi, który, prawda, czy nie Żydach, czwartym ludzie księgi, nie o Żydach, nie o chrześcijanach, nie o muzułmanach, ale harańskich Sabejczykach, którzy byli czcicielami gwiazd. I oni są chronieni, objęci tą ochroną islamu w ramach, jeżeli będą płacić podatek dżizja. Nikt nie wie do końca, kim oni byli, ale wiadomo, że astrolodzy stamtąd pochodzący mieli mocny wpływ na renesans islamu. I ja właściwie robiąc to, co robię, związanego właśnie z tradycyjną zachodnią magią renesansową, astrologiczną, właśnie przez rytuał i poprzez odpowiednie obcowanie z rzeczywistością duchową, w której uczestniczą te duchy czasu, istoty, inteligencje planetarne i tak dalej, o anielicznej naturze. Robię to, co robili tacy ludzie za czasów renesansu, którzy na przykład Marcello Ficino, który był tłumaczem Platona, który przyniósł z powrotem Platona Europie i przełożył go z greki na łacinę, żeby był dostępny dla ówczesnych ludzi. On był także właśnie tym, który dokonał renesansu, na przykład restytucji hellańskich bogów, olimpijskich duchów i który metody arabskiej tradycji astrologicznej właśnie przyniósł na zachód. A był jednocześnie katolickim księdzem.
To jest istotne. I jego rezultaty były tutaj tak potężne, tak istotne, że on ominął świętą inkwizycję, która, prawda, jakby w naturalny sposób on jako ksiądz, robiąc takie rzeczy, powinien znaleźć... Poczekaj, bo ja nie nadążam. W jaki sposób my jesteśmy teraz przy tym księdzu? Przy tym księdzu? No, wyjście wzięło się stąd od rytuału, prawda? Ja mówię, że rytuał i praktyka są o wiele ważniejsze niż jakiś przekaz filozoficzny religii, czy jakieś prawdy wiary. Tak, a ja poniekąd się z tym zgadzam i też chciałbym dodać, że uważam, że jeżeli, nie wiem, mówimy powiedzmy o, nie wiem, nawróceniach, tak, czy powiedzmy ktoś jest ateistą i nagle przestaje nim być, to tutaj jakby wydaje mi się, że jakby nie da się tego zrobić na warstwie racjonalnej. To jest taka moja teza, w sumie poparta wyłącznie moimi jakimiś tam obserwacjami i doświadczeniami, ale jakby to jest zupełnie nie ta część mózgu. Czyli ta odpowiedzialna za myślenie abstrakcyjne, ta, która nas różni od zwierząt, ta, dzięki której jakby w ogóle jesteśmy w stanie to robić, jakby no nie uważam, że jakby procesując intelektualnie jesteśmy w stanie dotknąć tej istoty. Ja się z tym zgadzam, że widzisz, być może jakby mając to doświadczenie religijne za sobą, ja wiem jakby mniej więcej jaki ono miało charakter i wiem, że ono nie miało charakteru intelektualnego. Nie sądzę, żeby kiedykolwiek jakby po prostu czytając jakieś rzeczy i zastanawiając się nad nimi w procesie analizy, można było do tego dojść. To jest raczej jakby taka natychmiastowo pojawiająca się synteza i po prostu taki wniosek: Bóg jest. I to jest na zasadzie poczucia. Czyli jakby prawdopodobnie ten rytuał, o którym ty wspominasz, jest jakby bliżej tego. I natomiast kiedy nie ma stworzonej tej racjonalnej podstawy, czyli jakby tego racjonalnego przygotowania, to też nie wiem, czy to przeżycie w ogóle jest możliwe. Wydaje mi się, że nie. Że musi być jakby jedno... Tak, ono się staje wtedy takim, moim zdaniem, właśnie ekstatycznym szaleństwem. O tak, tak. Tak, właśnie były takie sytuacje różnych właśnie, czy na przykład te doświadczenia małych dzieci mistyczne, różnych takich właśnie bardzo prostych zakonnic, na przykład, które doświadczały Jezusa i strasznie im to mieszało w głowie. One nie miały bazy umysłowej, takiego fundamentu solidnego, żeby móc poradzić sobie z tego typu doświadczeniem. Ja mówię, jak najbardziej sądzę, że właśnie i przekaz Hermesa Trismegistosa, i przekaz Chrystusa, to jest przekaz logosu, przekaz słowa, i to jest bardzo fundamentalne dla zachodniej tradycji ezoterycznej szeroko, że my nie odrzucamy racjonalności. Ludzie tacy jak Giordano Bruno, jak Agrippa, oni wszyscy byli, prawda, wielkimi magami, którzy byli chrześcijanami, byli zaangażowani w Kościół, choć w różnych etapach sporu z Kościołem także, ale no nie byli obojętni wobec nauk chrześcijańskich, wręcz przeciwnie. I jednocześnie poprzez praktykę, poprzez racjonalizm, poprzez zgłębianie rzeczywistości duchowej w sposób systematyczny i racjonalny, byli w stanie takie doświadczenie przyjąć, coś z nim zrobić. Dobra, słuchajcie, mam pytanie, bo przeszliśmy po wątkach, które są naszymi osobistymi doświadczeniami. Natomiast ja bym chciał zastanowić się nad tym, jak religia funkcjonuje w społeczeństwie. A tutaj mieliśmy ten motyw instytucji Kościoła, która przesadnie skupia się na seksualności. Moim zdaniem skupia się z pewnego powodu. To znaczy mam pogłos, przepraszam, ale przepraszam Łukaszu, jakoś jest pogłos z swojej strony. Nie wiem, mniejsza z tym. O co mi chodzi? Że jeżeli, że tak powiem brzydko, na rynku religii są różne nurty, na przykład takie właściwe, pierwotne chrześcijaństwo, które być może Łukasz by bardziej lubił, to w populacji, w konkurencji zwyciężą takie nurty, które stawiają na, po pierwsze, wysoką reprodukcję tego typu rodziny, będą mieć więcej dzieci, będzie tego wyznawców z pokolenia na pokolenie więcej, no a po drugie na pewnego rodzaju rygorystyczność,
Sekundkę, zaraz znajdę tę myśl, ale jakbyście mogli spróbować znaleźć wątki, które decydują o sukcesie religii, bo czy nie religii, co pewnego nurtu w danej religii, no bo można znaleźć wiele wątków wspólnych między islamem a chrześcijaństwem, jeśli chodzi o podejście właśnie do sfery seksualnej. Można znaleźć wiele wątków wspólnych nawet z odległymi nurtami, jak właśnie te wschodnie religie. Natomiast odnośnie religii był jeszcze kolejna rzecz, na przykład podkreślenie ciężkiej pracy i w pewien sposób minimalizowanie eksperymentowania. Znaczy minimalizowanie takiej indywidualnej odrębności na rzecz podążania utartym szlakiem. I teraz co to daje? Po pierwsze mamy tą wysoką rozrodczość, po drugie ciężka praca, która no jak wiadomo daje po prostu materialne korzyści. No a trzecia sprawa, takie konserwatyzm i pewnego rodzaju podążanie utartymi ścieżkami pozwala szybko osiągnąć efekty i reprodukcję takiej jednostki, która wyznaje tego typu zasady. I tego typu poglądy będą moim zdaniem optymalne, i jeśli chodzi o zdominowanie populacji, i to właśnie obserwujemy. To znaczy mogły być nurty chrześcijaństwa, które niespecjalnie przejmowały się regulacją na przykład życia seksualnego, tego, żebyśmy nie uprawiali seksu przedmałżeńskiego. Natomiast te nurty nie zwyciężyły konkurencji między religiami, bo po prostu najlepsze, najbardziej optymalne jest wydawać dużo dzieci na świat, ciężko pracować i nie eksperymentować w życiu, tylko podążać według utartego schematu, który zmniejsza zużycie zasobów na inne rzeczy niż płodzenie potomstwa i dbanie o nie. Co o tym sądzicie? To znaczy, wiesz, mi się tutaj, jak mówiłeś, pojawiło takie słowo fanatyzm, wiesz, i tutaj pewnie bardzo kontrowersyjna teza z mojej strony, ale wiesz, mam wrażenie, że jakby im większy fanatyzm, tym tak naprawdę ten sukces liczebnościowy większy. I tutaj jakby nawiązuję do tego, że to jest, próbowałem sobie kiedyś wyobrazić, jak wygląda mindset takiego człowieka, i to jest po prostu niesamowita motywacja do działania. To jest jakby niewyczerpalne źródło motywacji. I jest to taka siła, w sensie, tak jak tutaj mówiłem wcześniej o tej analizie, że tak możemy sobie analizować bez końca i tkwić w takiej pętli intelektualnej. Natomiast, żeby wykrzesać chęć do działania, należy dokonać tej syntezy i po prostu podążać określoną drogą, wyznaczoną na przykład przez religię. I fanatyzm, oczywiście, jakby jesteśmy świadomi, ma bardzo wiele jakby negatywnych skutków, natomiast ma no, taki pozytywny, że po prostu jakby ludzie idą tą drogą bez cienia zwątpienia i jakby wyznaczają sobie drogę, podążają nią i są w tym bardzo spójni. To wydaje mi się bardzo dużą siłą. Natomiast to jest jakby jeden aspekt. I teraz drugi, na który też warto zwrócić uwagę, że grupy, jakiekolwiek by nie były, czy to są grupy pierwotne, klanowo-plemienne, spajane więzami krwi, czy to są grupy już późniejsze, spajane jakimś abstrakcyjnym spoiwem na zasadzie między innymi właśnie religii, to im bardziej one są liczebne, tym bardziej są skuteczne w rywalizacji, rozumianej jako organizowanie zasobów i pozyskiwanie zasobów z rzeczywistości, tak? To jest w ogóle idea, jakby dlaczego w przyrodzie istnieje stadność, tak? Czyli kolektywistycznie jesteśmy w stanie zrobić i pozyskać więcej niż jednostka. I teraz jakby te religie, w których silniej jakby kładzie się na to nacisk, to co wspomniałeś bardzo słusznie z tą seksualnością, że być może jakby to, że jeżeli my tą seksualność ujarzmimy po to, żeby ona produkowała nam nowych wyznawców religii, to my wygramy z konkurencyjnymi grupami, które tego nie mają. To znaczy, nie wiem, Bartku, czy dokładnie o to ci chodziło, ale jakby to jest też ciekawy aspekt, na który warto by zwrócić uwagę. No dobrze. Dla mnie zastanowiło jedno to, że utożsamiłeś sukces religii z jakimś bardzo kapitalistycznym modelem wzrostu. Że tutaj w zasadzie takie słupki w Excelu, im więcej rozumiem wyznawców, tym religia osiąga większy sukces.
A nie jest tak, że religia osiąga większy sukces, jeśli realizuje swoje cele statutowe, budowy więzi ze światem duchowym, uczynienia ludzi lepszymi moralnie, duchowo, oprowadzenie ich w życiu wiecznemu. I w tym momencie, jeżeli to jest sukcesem, jest to, jak skutecznie się dana religia replikuje, no to myślę, może rzeczywiście wtedy ma sens, można byłoby bardzo fajnie zoptymalizować istniejące religie, tak żeby się jeszcze szybciej mnożyły, i w sumie taką religią jest konsumpcjonizm współczesny, który replikuje się jeszcze lepiej, jeszcze szybciej, i można powiedzieć, że to jest właśnie ta religia, która osiąga największy sukces we współczesnym społeczeństwie. Ona ma swoich kapłanów, prawda, swoje nauki, i no nie, jest wiodącą religią tego świata. Dla mnie jest pewien problem, to znaczy, jeżeli podchodzimy do analizowania społeczeństwa, to jeżeli to co przedstawiłem, to nie jest po prostu kapitalistyczne, tylko bardziej socjologiczne. Natomiast jeśli mówimy o tym, że religia, która jest przewodnia czy dominuje, to jest ta, która uzyskuje najlepsze rezultaty w świecie duchowym, to tego typu analiza odbiega od możliwości racjonalnej dyskusji i analizy. Znaczy nie da się, musielibyśmy w zasadzie okopać się na tym, w co wierzymy, i po prostu uznać, że na przykład chrześcijaństwo dominuje, bo chrześcijaństwo ma rację. Nie dałoby się wtedy porozmawiać o tym, dlaczego pewna religia uzyskuje lepsze skutki. Natomiast co do konsumeryzmu, ja chciałem jeszcze poruszyć wątek pewnego rodzaju odpowiadania religii na potrzeby emocjonalne i psychiczne. Myśmy tutaj mieli te motywy na przykład zwracania się ku Bogu w sytuacji kryzysu życiowego czy ku duchowości. Wtedy na przykład poszukujemy czegoś, co no, wydaje mi się, że będzie też stanowiło pewnego rodzaju protezę dla naszej słabości czy samotności. W samym chrześcijaństwie mamy mnóstwo wątków dotyczących tego, takiej bardzo przyjemnej wizji świata, że życie ma sens, że jest Bóg, że On się nami opiekuje, że po śmierci idziemy do nieba, że jakby źli ludzie zostaną ukarani. To jest wizja, która jest bardzo tak naprawdę emocjonalnie przyjemna i zaspokaja nasze potrzeby, więc to też wpływa na popularność danej religii, to, że ona zdobywa zwolenników, że to, że ona po prostu ma funkcje psychologiczne i emocjonalne. Konsumpcjonizm, jak wspomniałeś, też, natomiast konsumpcjonizm nie klasyfikowałbym tego jako religię, tylko coś w rodzaju filozofii życiowej. Myśmy, przygotowując się do tego programu, mieli nieco sporów, jeśli chodzi o to, o na przykład status, o czym to było? Konfucjanizm, tak? Że to był taoizm bodajże. Taoizm, dobra. No w każdym razie, wracając do religii, psychologii, tego, jakie potrzeby emocjonalne religia i duchowość spełniają, no to w moim osobistym wypadku, w sytuacji, kiedy działo się coś bardzo trudnego, co przewyższało mnie emocjonalnie, to odwołanie się do Boga, do pomocy Boga, jest bardzo taką reakcją oczywistą, i w związku z tym nabrałem duże podejrzeń, jeśli chodzi o duchowość, która byłaby pewnego rodzaju wytworzeniem naszych, może nie wytworzeniem, spełnieniem naszych potrzeb emocjonalnych. To jest coś, co w jakiś sposób nie jest prawdziwe. To jest bardziej tworzenie pewnego rodzaju egregora, jak to się mówi, czyli takiej rzeczy, która jest zlepkiem idei, która nie do końca istnieje w świecie, tylko jest pewnego rodzaju memem. I ja widzę niestety, ale w chrześcijaństwie dużo tego typu egregorów, które mają nam po prostu robić dobrze psychicznie. I to jest też wątek, dla którego, to jest też powód, dla którego one się rozpowszechniają. Co o tym sądzicie? To znaczy, ja tylko jeszcze chciałem dodać,
A propos tego poprzedniego wątku, że jakby ja, to nie jest do końca tak, że ja myślę, że sukcesem religii jest liczebność jej wyznawców. Absolutnie nie, tylko po prostu pytanie było o jakby społeczny sukces tej religii i kojarzę, że Bartek coś mówił o liczebności. Tutaj jest taka analogia, tak, że jeżeli by sukcesem była liczebność, no to owce są gatunkiem, który odniósł największy możliwy sukces, bo jest ich bardzo dużo, natomiast każda pojedyncza owca, można by się zastanowić, czy ona ma tak bardzo dobrze i tak się super czuje. I tutaj jakby tutaj ja się bardziej zgadzam z Adamem, że ja jakby wcale nie uważam, że jakby ilość wyznawców jest dobrym miernikiem sukcesu danej religii. Więc to tylko tak kończąc tamten wątek. Ja też się nie zgadzam, jeśli mogę dodać do tego wątku, nie zgadzam się, że nie jest możliwe racjonalne rozmawianie o sprawach sukcesu religii w odniesieniu do jej realizacji postulatów, choćby z tego powodu, że ty w tym momencie zawężyłeś racjonalność do słupków w Excelu. Jakbyś odrzucił zupełnie hermeneutykę, jakbyś odrzucił zupełnie tradycję racjonalności, powiedziałbym, umocowanej w Leibnizu na Zachodzie, tylko sprowadził racjonalne Poczekaj, poczekaj, wysiłki. ale w twoim rozumowaniu, czy w takim razie, jeżeli pewna religia ma mało wyznawców, ale jest bliska prawdy o rzeczywistości, cokolwiek by to nie było, to jest to większy sukces. Tak, moim zdaniem jest największym sukcesem religii jest to, że i tworzy używalną ścieżkę dla wyznawców, która może przynieść im duchową radość i wyzwolenie. To Dobrze, jest dla mnie sukces religii. To możemy to po prostu przedefiniować. Nie tyle, co decyduje o sukcesie religii, co o popularności. O, popularność to jest bardzo dobre określenie. Popularność rzeczywiście tutaj musi się wiązać z wyjściem naprzeciw potrzebom, ale ja osobiście uważam, że to nie są tylko takie kwestie mówienia miłych rzeczy ludziom, tylko przede wszystkim tym, jak sobie dane religie radziły z rozwiązaniem krytycznych, drastycznych problemów egzystencjalnych, które można powiedzieć, że nie były rozwiązywalne inaczej niż przez odwołanie do sił niebiańskich, sił duchowych. Kult świętych w katolicyzmie na przykład jest chyba tutaj takim najlepszym przykładem, ale także oczywiście i kult Marii, Matki Bożej. To jest coś takiego, czego protestantyzm na przykład nie ma. Protestantyzm, no, jakby pozbawia ludzi bardzo wielu rzeczy z tego dziedzictwa praktyki chrześcijańskiej obecnej właśnie w prawosławiu i w kościele katolickim. Mamy sytuację, w której ludzie przez setki lat żyli w daleko gorszych warunkach niż dzisiaj, których często każdy dzień był ryzykiem śmierci, ciężkie zachorowania na nieuleczalne choroby. Nie chodziło tylko o to, żeby dobrze się poczuć. Tak naprawdę ludzie zmagali się każdego dnia z problemami życia i śmierci. I w tym momencie obecność świętych w ich życiu, świętych, którzy mogli wstawić się i ponieść ich modlitwy do Boga tak, żeby te modlitwy były wysłuchane, była jednym z elementów, moim zdaniem, budujących sukces Kościoła katolickiego. Tak, że ten kościół rzeczywiście przez mechanikę duchową, którą dostarczał wiernym, był w stanie realnie spełnić ich potrzeby. To nie jest tak, i ja na przykład jako człowiek, który modlił się na różańcu i odmawiał właśnie nowennę pompejańską do Marii, Matki Boga, wiem, że to są rzeczy nietrywialne, to są rzeczy, których wielu ludzi doświadczyło ogromnej skuteczności przemiany życia, usunięcia problemów na ich drodze. I teraz, jeżeli pojawiają się, nie wiem, na przykład jakieś nowe religie, które, na przykład, nie wiem, jakaś scjentologia czy coś takiego, które no, za różnymi śmiesznymi hasłami no, niewiele przynoszą. One jakby nie reprezentują realności doświadczenia duchowego, rzeczywistości. W ten sposób każda religia, która może albo będzie bliżej tego rzeczywistości duchowej, albo dalej. Im religia jest bliżej, tym jest w stanie skuteczniej swoim wiernym właśnie zaproponować narzędzia, pomocy, wsparcia w tym ciężkim ludzkim życiu. I mi się wydaje, że to jest bardzo ważny element sukcesu właśnie religii, jej
ale przekładającego się także na popularność. Ja myślę, że tutaj mówicie troszeczkę o poczuciu celu. Tutaj Viktor Frankl, prawda, i można przeżyć obóz koncentracyjny, jakby będąc, mając taki mindset nastawiony, że to ma jakiś sens. I to, co ty tutaj mówisz, Adamie, o tym cierpieniu i o tym, jak kiedyś wyglądało życie ludzkie w porównaniu do tego, co mamy dziś, faktycznie jakby tą użyteczność tej religii można by zobaczyć w tym celu, który ona zadaje człowiekowi. I jeżeli robi to skutecznie, no to myślę, że jakby jest tym bardziej użyteczna. Natomiast ja z tą liczebnością oczywiście chodziło mi tak dokładnie właśnie o popularność, która jest zupełnie innym aspektem i tutaj jakby już no do tego nie będziemy wracać, ale jakby tak, poczucie celu myślę, że jest tutaj kluczowe i to tłumaczenie cierpienia jakby jako czegoś, co ma jakiś swój cel i spowodowanie, że ktoś w to faktycznie realnie uwierzy, no myślę, że tutaj jakby na pewno będzie bardzo kluczowe w tym, żeby no jakby nawet utrzymać danych wyznawców danej religii przy życiu po prostu, co koniec końców będzie skutkować jej również większą popularnością. No dobra, tutaj mamy ten wątek popularności religii wyczerpany. Chciałem się zastanowić nad tym, jak w zasadzie, co religia robi ze społeczeństwem, bo tak mieliśmy na przykład Cesarstwa Rzymskiego. Część ludzi, to jest taka dość trywialna teza, ale oskarża chrześcijaństwo o zapoczątkowanie procesów, które przyczyniły się do upadku Cesarstwa Rzymskiego, zmiany mentalności itd., itd. Natomiast samo to, jak chrześcijaństwo wyparło politeizm w Rzymie, jest no, bardzo ciekawym procesem, który być może dałby nam odpowiedź na poprzednie pytanie, dlaczego jakaś religia staje się popularna. W przypadku islamu mieliśmy na przykład podbój zbrojny wręcz, ale nie tylko. No, w Indonezji jest to religia kupiecka, przez kupców przywieziona. Chciałem się zastanowić, jak we waszym zdaniem religia wpływa na społeczeństwo i co będzie, kiedy jej zabraknie? Znaczy mamy społeczeństwa zlaicyzowane, mamy Czechów, Europę Zachodnią. Generalnie, czy to jest ateizacja, czy to jest powstanie pustki, która zostanie wypełniona przez inne ruchy duchowe, czy to po prostu będzie no już taki ateizm, jaki myśmy w swoim życiu doświadczyli i czy w ten sposób społeczeństwo może funkcjonować? Jaka jest waszym zdaniem rola religii, pozytywna, negatywna w społeczeństwie? To znaczy ja uważam, że jakby na pewno nie będzie tak, że religia zniknie i ta luka nie zostanie wypełniona, albo że, bo bardzo często współcześni ateiści twierdzą, że wypełnia ją w jakimś stopniu nauka, z czym ja się nie zgadzam. I uważam, że jakby warto i większość ateistów, z którymi rozmawiam, jakby nie wiem, wydaje się nie zdawać sobie z tego sprawy, z tego rozróżnienia na zakres zagadnień, którymi zajmuje się nauka i jak bardzo różny jest on od zakresu zagadnień, którymi zajmuje się religia. To z wątkami typu na przykład życie wieczne, które nauka rzeczywiście już teraz obiecuje, są prace nad długowiecznością, nad biotechnologią, nad odmładzaniem. Co z jakimiś uploadami do chmury, co z tworzeniem sztucznej inteligencji, która mogłaby być bóstwem? Jakby w jaki no, sposób... Ale ty sobie w tym momencie mówisz jakieś hasła transhumanizmu, który jest taką modną paralelą. Czy transhumanizm nie mógłby zostać religią przyszłości? No nie, no on jest po prostu śmieszny. Mówi najpierw dużo hałasu o sztucznych inteligencjach, a później każdy, kto trochę bardziej na technice się zna i ma do czynienia czy to z dużymi modelami językowymi, czy z maszynowym uczeniem, czy cokolwiek, widzi, jak to jest słabe i biedne. I potem słucha historii jakichś boskich AI. No trochę, wiesz, poczucie dysonansu. Ja mam wrażenie, że generalnie tego typu hasła są mocne wśród właśnie ludzi, którzy lubią fantastykę, ale sobie znają się na technice. Tak samo na przykład życie wieczne. Rozumiem, życie wieczne, kriogenika na przykład i co odcinanie głowy, żeby później za 500 lat, jak będą wszystkie metody, nanocywilizacja zdolna odtworzyć twoje ciało i będziesz żył wiecznie.
Jakby tego typu roszczenia. Ale się... to jest pominięcie mojego pytania, bo ja spytałem o to, czy tego typu być może naiwne interpretacje i nadzieje mogą przejąć rolę religii. Moim zdaniem w bogatych, wygodnych społeczeństwach mogą, bo wiesz co, bo taka religia nie musi być weryfikowana. W bogatych świecie, gdzie nie mało się cierpi, nie jest to problemem. Natomiast kiedy przyjdzie wojna, kiedy przyjdzie głód, zaraza i tak dalej, to ja sądzę, że religie zaczynają być bardzo szybko weryfikowane i wówczas okazuje się z jakiegoś powodu, że Jezus Chrystus czy Budda Vairochana są o wiele lepsi niż hasła transhumanistyczne, które po prostu kompletnie w okopach nie działają. To znaczy ja uważam, że tutaj jakby religia daje nam to coś, co nas przewyższa. Tutaj jakby transhumanizm cały czas jakby daje nam jakieś przewagi, powiedzmy natury technologicznej, ale nie daje nam tego poczucia sensu i nie daje nam jakby, człowiek według mnie potrzebuje jakby mieć jakby wzorzec w tym, co go przewyższa, tak? Czyli jakby jakiś ideał, do którego jakby dąży. I tutaj jakby, no ja bym w transhumanizmie też nie upatrywał jakby czegoś takiego, w sensie troszeczkę może wydaje mi się nie rozumiem jakby dlaczego transhumanizm miałby być religią, czemu on miałby mieć znamiona jakby kultu i religii. Nie będę tego bronił, ponieważ sam nie wierzę, że transhumanizm mógłby być religią, bardziej chciałem was trochę podpuścić, żeby zobaczyć, czy może coś w tym znajdziecie, bo jak z wami rozmawiam, to mam często poczucie, że macie wglądy, do których nie mam dostępu, więc chciałem was wypuścić na te drogi. To jest może bardzo trywialne podejście, że transhumanizm... Inaczej, spotkałem się z krytyką ruchów z Doliny Krzemowej, że tam ma miejsce pewnego rodzaju wytwarzanie się religii czy quasi-religii. Natomiast sam co do tego jestem sceptyczny, nie określiłbym tego mianem religii, co bardziej nurtu intelektualnego, który jeszcze nie ma cech religii. Zresztą sam wątpię, czy religie w ten sposób mogłyby powstawać, to znaczy z pewnego rodzaju amalgamatu poglądów, które potem nabierają jakichś konkretnych kształtów, bo raczej mi się wydaje, że religie powstają w wyniku działań charyzmatycznych jednostek. Czy taka jest waszym zdaniem ten proces powstawania religii? Czy to jest tego typu działanie? Czy to jest raczej właśnie jak powstaje religia? Czy to tworzy ją ktoś, pojedyncza jednostka, która ma objawienia? Czy tworzy ją kolektyw, który ideę zbiera w całość? Bo moim zdaniem ta jednostkowa rola jednostki jest najważniejsza. Ani to. Okej. Okay. Moim zdaniem impuls, rozumiesz, wyłania się w świecie duchowym, zstępuje na człowieka, który jest w stanie go unieść i on staje się prorokiem, ale ten prorok musi, rozumiesz, ten impuls rozpuścić w społeczności w sposób skuteczny taki, że ona stanie się w tym momencie ciałem tym, tak jak i z islamem było, prawda? Gabriel objawia się prorokowi Mahometowi. Mahomet jest w stanie unieść przekaz Gabriela, chociaż z problemami, niełatwo było to. I co się wtedy dzieje? Jedziemy właśnie z budową ummy islamskiej, właśnie, która jest nieodłączną częścią i też wtedy takie procesy socjologiczno-polityczne się dzieją, ale też poddane pewnej specyficznej duchowości. Mogę wtrącić, bo moim zdaniem twoje podejście jest dla mnie fascynujące, ponieważ ja próbuję z w zasadzie materialistycznego, ateistycznego, czy jak to nazwać, scientystycznego podejścia interpretować rzeczy. Ty robisz to z punktu widzenia rzeczywistego istnienia świata nadprzyrodzonego, co jest dla mnie pewnego rodzaju, ja najpierw wspomniałem, że nie da się w ten sposób interpretować czy analizować, a prawda jest taka, że da się. I jest to dla mnie bardzo świeże podejście, którego nie uwzględniałem. Głównie dlatego chyba, że w naszej debacie publicznej tego typu podejście jest uznawane za oszołomskie. Tego typu podejście mogą reprezentować
przedstawiciele religii, ale to jest bardziej we własnym kręgu, to znaczy na przykład ksiądz w telewizji Trwam, ale to jest okej, ale już ksiądz w Tok FM, który mówi, że coś jest złego, bo Bóg tak mówi, to już będzie krzywo, będzie źle ocenione. Okej, ja rozumiem twoją wykładnię i w pewien sposób być może tak jest, nie odrzucam jej. Natomiast ja dalej interpretuję sprawy w ten sposób, że mamy po prostu szereg osób głoszących pewne idee i idee, które są najbardziej jakby pożądane, potrzebne w danym momencie przez społeczność, one trafiają na podatny grunt, potrzebne albo też po prostu aktywują w wyznawcach mechanizmy, które łatwo prowadzą do replikacji danego poglądu. To ja może powiem, bardzo, jeśli można tylko zwróć uwagę na to w swojej, jak bardzo mechanicyzujesz ludzi. Właśnie tak, tak. Tak, ja w ogóle zamieniasz ludzi tak naprawdę w takie boty. Ja w ten sposób też często interpretuję w ogóle społeczeństwo i to jest mój sposób rozumienia rzeczywistości społecznej. Natomiast, i on mi całkiem nieźle daje jakby system rozumienia rzeczywistości. To mi się całkiem dobrze tłumaczy, jeśli chodzi o zjawiska, które się dzieją. Jestem w stanie z tych ogólnych zjawisk potem wysnuć szczegółowe reakcje, które się sprawdzają przy analizowaniu konkretnych. I nawet da się w ten sposób przewidywać, co się wydarzy i wiele rzeczy mnie nie zaskakuje w związku z tym, na przykład na rynku pracy i tak dalej. Natomiast przepraszam Łukaszu, bo chciałeś powiedzieć coś. Tak, bo ja chciałem odpowiedzieć na zadane pytanie, jak według mnie to wygląda, bo jakby tutaj właśnie jest ta różnica między duchowością a religią jako jakimś tam bardziej skomplikowanym systemem i tak, ten impuls jest indywidualny i to ma charakter fenomenu. Zauważcie, że zaczęliśmy od tematu doświadczeń mistycznych, tak? Czyli ma charakter jakiegoś fenomenu, który tak naprawdę nie może stanowić argumentów dyskusji, bo jakby nie możemy dyskutować z kimś, kto nie wierzy w Boga na zasadzie takiej, że ja doświadczyłem, w związku z tym słuchaj, tu masz moje świadectwo i teraz w nie uwierz, prawda? Więc jakby jest to coś, co ma charakter fenomenu, co zachodzi jakby w każdej jednostce odrębnie i teraz jakby jako gatunek dysponujący językiem staramy się tworzyć jakiś model, czyli my czegoś doświadczyliśmy i staramy się to ubrać jakoś dopiero w słowa, co zawsze jest nieudolne, dlatego że jakby no, który język ze wszystkich na świecie jest jakby najlepiej oddaje obiektywną rzeczywistość. I każdy, i żaden, tak? Czyli jakby mnogość religii, którymi dysponuje człowiek, świadczy tylko o tym, że jakby jest mnogość modeli opisu tego samego zjawiska, tego samego impulsu, który jakby zachodzi w człowieku. Być może po prostu na jakimś etapie antropogenezy mózg ludzki został wyposażony w jakieś dodatkowe obwody i my teraz przy pomocy języka staramy się to opisać, tworząc różne modele, które nazywamy po prostu religiami, które są absolutnie różne w różnych kulturach, co też nie dziwi, bo jakby wiadomo, że używamy takich analogii, jakie są nam dostępne, prawda? W związku z tym, żyjąc w amazońskiej dżungli, tak, był animizm, tak? Czy później w bardziej skomplikowanych społeczeństwach być może była potrzeba jakby rozwinięcia tego, powstały, kiedy już była rewolucja neolityczna, powstały religie, które się od tego różniły i były bardziej skomplikowane, ale chodzi mi o samo, może nie tyle o samą genezę religii, co o to, jakby w jaki sposób to wygląda, bo to jest moja taka robocza hipoteza, że jakiś jest impuls od wewnątrz, który jest w każdej jednostce i my jakby nie mamy pełnego obrazu i to jest ta metafora z tym słoniem, tak, że każdy widzi, tak, jeden widzi ucho, drugi widzi nogę i to jest jakby całość jego rzeczywistości, natomiast po złożeniu w duży obrazek jest słoń, którego nie można objąć w całości wzrokiem. Tak samo tutaj jakby religia będąca jakby mająca charakter takiej mapy, czyli to nie jest terytorium, które mapa opisuje, tylko jest to mapa, czyli bardzo uproszczony model. A co idzie za uproszczeniami, jest to model no, niedoskonały, tak? Nie mogący oddać tej doskonałości, stąd jakby wszystkie wady. No więc według mnie dokładnie tak to wygląda, ale słuchając powiedzmy ludzi nauki, tak jak powiedzmy Dragana, który jakby mówi, że na początku musimy uczyć się uproszczeń, które są z zafałszowaniem rzeczywistości tak naprawdę, po to, żeby później na kolejnym etapie ją odkłamać,
dopiero, jakby no ma to podobny sens według mnie. Okej, jedna rzecz, kilka rzeczy. Więc tak, mamy coś takiego, bo ty trochę, Łukaszu, zrobiłeś motyw związany z w zasadzie moim stanowiskiem podobnym do mojego, to znaczy ludzie mają pewnego rodzaju potrzeby, religia je zaspokaja trochę tak rynkowo. Natomiast zastanawiałem się nad inną rzeczą, gdyby uwzględnić punkt widzenia Adama, też z Tomkiem wielkim nieobecnym tej dyskusji, którego zapraszałem, rozmawiałem kiedyś odnośnie takiej koncepcji z Tomkiem jeszcze innym znajomym, że bóstwa mają pewnego rodzaju granice geograficzne, które nie tylko są związane z czymś takim, że na przykład islam to się przyjmuje dobrze na pustyni, a chrześcijaństwo to kurczę w zimniejszym klimacie, bo akurat socjologia czegoś takiego nie potwierdza. Natomiast myśmy rozmawiali o czymś takim, czy bóstwa są jakoś geograficznie ograniczone, czy mają pewnego rodzaju zasięgi. Nawet nie chodzi o samą geografię, co może jakiś metafizyczny czy mistyczny uniwersum, czy nadświat, którym one się poruszają. Czy mają swoje domeny, czy mamy tak jak, nie wiem, w D&D motyw taki, że ich wyznawcy ich w jakiś sposób budują energetycznie. To są bardzo ciekawe wątki, takie bardzo ezoteryczne. Natomiast zanim do tego przejdziemy, myśmy też nie poruszyli z czegoś, o co pytałem, nie rozwinęliśmy tego, czy tego, jak religia wpływa na społeczeństwo, co temu społeczeństwu robi, czy to jest dobre, czy złe, czy bez religii żyłoby się lepiej, czy w takich Czechach żyje się dużo gorzej niż gorzej, inaczej niż w Polsce. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o sprawy takiej codzienności, to pewnego rodzaju czeskie, takie stereotypowe wyluzowanie, może to rzeczywiście zmienia życie. Natomiast jeśli chodzi o wskaźniki ekonomiczne, no to jest bardzo podobnie. To nie jest jakaś duża różnica. Wiele osób doszukiwało się często, nie wiem, różnic między protestantyzmem a chrześcijaństwem, tego, jak protestantyzm wpływał na kapitalizm i rozwój ekonomiczny. Natomiast to są bardzo złożone rzeczy i nie tylko sama religia tutaj gra rolę. Czy waszym zdaniem rola religii jest pozytywna? Bo podejrzewam, że tak, jakby nikt tutaj nie jest zadeklarowanym ateistą, więc raczej nie będzie. Właśnie, jak to widzicie? Bo to jest bardzo ogólne pytanie. Powiedzieć tak czy nie, to jest ogromne uproszczenie. Jest wiele rzeczy negatywnych i pozytywnych. Natomiast czy jak sobie popatrzymy na zlaicyzowane społeczeństwo, wspomniałem o Czechach, czy to jest jakieś zagrożenie, czy to jest, nie wiem, jak ty to, Adamie, widzisz na przykład z punktu widzenia duchowości, czy to jest jakiś upadek, utrata połączenia z boskością? Co byś o tym powiedział? Wiesz, to jest tak, że ja akurat znam paru Czechów mocno zaangażowanych w hermetyzm zachodni właśnie, robiących poważne rzeczy, rozmawiałem z nimi o takich sprawach i powiem szczerze, że oni widzą swoje społeczeństwo zateizowane w sposób niewiele różniący się od tego, jak my postrzegamy nasze rzekomo skatolicyzowane społeczeństwo. Widzisz, sytuacja jest taka, że religia prawda, dominująca w Polsce wcale moim zdaniem dzisiaj nie przekazuje ludziom skutecznych metod połączenia się, powiązania ze światem duchowym. I nieliczni jedynie to robią, a z kolei brak religii w Czechach, jakiejś praktykowanej, dominującej, no. Sprawia, że ci, którzy tej religii potrzebują naprawdę, znajdując się w takiej sytuacji przez jakiś dramat egzystencjalny zazwyczaj, coś dla siebie znajdą i będą indywidualnie to rozwijać. Więc szczerze, tak właśnie nie ma, moim zdaniem tak, nie ma różnicy między poziomem ekonomicznym Polski i Czech, znaczącej jakiejś takiej, bo wiem nawet, że w pewnych kwestiach Polska przewyższa Czechy, to także w kwestiach bliskości przeciętnego takiego człowieka z ulicy do świata duchowego jest podobnie. A czy my w takim razie mamy jakiś kryzys duchowości, taki ogólnoświatowy,
ludzkie Myślę, że ciepło? tak. Myślę, że ogólnie Zachód jako taki ma kryzys duchowości wielki. To jest związane z tym, jeżeli ten obszar właśnie Kościoła katolickiego, jaki dzisiaj jest, moim zdaniem wynika ten kryzys właśnie z Watykanem II i z tego, że no po prostu nie rytuał przestał być prawdziwym. Nie ma mszy świętych na przykład takich realnych. Są jakieś obrzędy, które nazywają się naprawdę nową mszą według mszału rzymskiego, ale jakby z perspektywy magicznej czysto, te nowe msze, one po prostu nie działają. One są niezgodne z mechanizmem, który Kościół przez tysiące lat, set i dziesiątki wieków wypracowywał sobie i który praktykował, który przynosił rzeczywiste zmiany w doświadczeniu ludzi. Ja jak bywam właśnie na tych mszach trydenckich, tradycyjnych, widzę, jak odmienni ludzie tam przychodzą. To jest przede wszystkim. Oczywiście pytanie, czy to dlatego przychodzą tam odmienni ludzie, bo pociąga ich odmienność, ale tam przychodzą takie elity, można powiedzieć, miejskie. Ludzie, którzy rzucają naprawdę konkretne pieniądze na tace, którzy ubrani są bardzo dobrze, którzy no widać, że radzą sobie w tym życiu świetnie, dzięki Bożej pomocy, jak uważają. Bo rozmawiałem właśnie, to są ludzie, którzy są przekonani, że w ich życiu codziennym najbardziej Bóg ich wspiera. I dla nich to nie jest coś takiego, jak właśnie w tym katolików właśnie siedzących w kościele postsoborowym, którzy a może jest, a może nie jest, pomodlę się albo się nie pomodlę, wymagania są nikłe, zrobił, zgrzeszył, to odmówi zdrowaśkę. Jest pokuty, jak ja dostałem w kościele właśnie przedsoborowym, że tak powiem, były niesamowicie srogie. Miałem to, prawda, należycie na założone, ja nie mam żadnych wątpliwości, że to było bardzo właściwą pokutą mi nadane, żebym mógł otrzymać rozgrzeszenie. Natomiast słabe wymagania prowadzą do słabych rezultatów, o tak powiem. Jeżeli Kościół mało wymaga od wiernych, a tak właśnie dzisiaj jest, to praktycznie niczym to się nie różni od takiego właśnie czeskiego ateizmu. Dobra, Łukaszu? To znaczy tak, jeżeli chodzi o ten taki społeczny wpływ, myślę, że tutaj trzeba by po prostu przeanalizować konkretne społeczeństwa będące pod wpływem konkretnych religii albo braku religii i zobaczyć, co jakby z tego wynika albo co się może narodzić w danym jakby mindsetzie, tak? Bo podejrzewam, że będzie to miało bardzo duży związek i teraz poprawcie mnie, jeżeli się mylę, bo ja nie jestem też specjalistą od religii wschodu, ale powiedzmy samo istnienie karmy, tak, czy powiedzmy tak, i reinkarnacji już jakby daje nam jakby taki system feudalny, w którym jakby ty jesteś w jakiś tam sposób winien swoim na przykład przewinieniom z przyszłego życia i być może już jest inny stosunek społeczny, powiedzmy, do pomagania biednym, tak? Mam tutaj na myśli oczywiście, powiedzmy, Indie, chociaż tutaj bardziej hinduizm pewnie będzie miał wpływ, ale chodzi mi jakby o to, jakie to ma społeczne przełożenie, że jakby być może nasze chrześcijańskie podejście jakby wynika z tej właśnie różnicy pomiędzy tymi religiami, czyli ta moralność będzie kształtować się różnie w różnych miejscach. I teraz powiedzmy pytanie, czy gdybyśmy pozostali w takim animistycznym widzeniu świata, takim kosmocentrycznym, zamiast antropocentrycznego czy teocentrycznego, to moglibyśmy w ogóle, powiedzmy, badać naturę. Bo jeżeli natura jakby jest tożsama z nami, tak jak chce ten animistyczny model świata, to czy jakby potrafilibyśmy wyjść ponad to i spojrzeć jakby z perspektywy wyższej i jakby czym, powiedzmy, mielibyśmy wszystkie zdobycze cywilizacji, tak? Co powiedzmy troszeczkę potwierdzałoby to, dlaczego jakby w danym modelu religijnym narodziła się nauka, a być może w innym modelu religijnym miałaby zupełnie inny kształt. Jakby jest to bardzo ciekawe zagadnienie, prawdopodobnie jakiś religioznawca, gdyby z nami był, mógłby więcej na ten temat powiedzieć. Oczywiście podobieństw pomiędzy religiami też na pewno jest dużo. Natomiast nie wiem, jak cnoty konfucjańskie, powiedzmy, wpływają na dzisiejszy kształt społeczeństwa chińskiego i być może czego my nie mamy, co oni mają. To jest jakby dla mnie odpowiedź. Ty tutaj, Bartek, mówiłeś wcześniej o Rzymie, tak? I o tym, jakby w jaki sposób to chrześcijaństwo tam było w stanie zaistnieć.
i powiedzmy Mars, Bóg wojny, tak, który tego tak, Romulusa i Remusa, i tutaj jakby w ogóle cały mindset, który z tego wynika, czyli jakby, że jesteśmy narodem drapieżnym, który jakby no, czci a siłę. poczekaj, I czy teraz to nie jakby jest, nie, przeciwstawienie do tego jakby myśli chrześcijańskiej. Ja wiem, o co ci chodzi, ale czy to nie jest w drugą stronę? Czy to nie jest tak, że w momencie, kiedy Rzym ekspandował, to ten Mars był potrzebny, a w momencie, kiedy już zajął w zasadzie cywilizowany świat i nie miał gdzie bardziej ekspandować poza Persją, no to w zasadzie to te wojny się skończyły, było Pax Romana, no i wtedy była szansa na chrześcijaństwo. W sensie tak, warunki bardzo dyktowały ciekawe. popularność czy cechy danej religii, a nie dana religia warunkowała Dokładnie. Sytuację. Ale wtedy akurat mógłby się równie dobrze zamiast chrześcijaństwa mógł mitraizm wejść jako religia również ezoteryczna i zdolna do... No to mitraizm być może mógł po prostu to zrobić, ale trochę przypadkowo tego nie zrobił. No, mamy ten bardzo fajny wychowany przez wilki, gdzie mitraizm zwyciężył i jest to jakby to, że mitraizm nie zwyciężył, to nie jest dowód przeciwko, tylko wiesz, mamy konkurencję i akurat tej konkurencji nie wygrał, ale to nie znaczy, że tego typu cechy, jakie prezentowały i mitraizm, i chrześcijaństwo, nie były pożądane, bo może były pożądane, tylko akurat chrześcijaństwo wyparło, nie pozwoliło mu się rozwinąć na tyle. Ty Bartku, możesz mieć absolutnie rację z tym, że jakby ta religia jakby została uznana ze względu na potrzeby, jakby było to odwrotnie, jakby oczywiście, ja nie przeczę, ale jakby może też być tutaj inna przyczynowość i być może po prostu natura ludzka jakby lepiej jest ze swoją głęboko wykształconą empatią, po prostu Homo sapiens jako gatunek ma taką cechę, jakby nagle nie otrzymała religii, która lepiej pasuje i lepiej uzupełnia naturę ludzką, którą jest chrześcijaństwo, prawda? I teraz jak bardzo dużym poświęceniem musiało być dla ludzi pójść przed te lwy, tak? Jakby z pełną świadomością tego, że będą rozszarpani, jakby w imię jakiejś idei, jakby to musiało być tak bardzo silny impuls, że ja tutaj jakby doszukuję Ale się bardziej... Ale to nie była dla nich idea. Bardzo, bardzo istotne, że nie była dla nich idea, tak jak rozumiana jest przez studiowanie filozofii, oni żyli w Duchu Świętym. I żyjąc w Duchu Świętym, bezpośrednio doświadczając rzeczywistości duchowej, o której mówił Chrystus, mogli śmiało iść przed lwy. I nie wcale dlatego, że mieli takie przekonania filozoficzne. Tylko, że to czuli. Tak, a po prostu w tym, nie, więcej niż czuli, oni tym żyli. Oni żyli w Duchu Świętym. To jest bardzo istotna perspektywa, tak, dla nas zgodnie z kanonem chrześcijańskim. Ci pierwsi chrześcijanie, którzy z pierwszych gmin, obcujący z apostołami, natchnieni duchem, oni mieli bezpośredni dostęp do rzeczywistości duchowej i w ramach dlatego we wspólnotach chrześcijańskich zachodziły cuda. Były właśnie przypadki, prawda, uzdrawiania przez nałożenie dłoni, mówienia językami, te wszystkie rzeczy, o których dzieje apostolskie wspominają. Więc jakby dla nich w tym momencie nie było żadnym problemem stanąć przed lwem, bo żyli w głębszej rzeczywistości niż ta doświadczona zmysłami tutaj w świecie zwierzęco-ludzkim. Okej, jakby nie przeczę, jest to też ciekawa perspektywa, której jakby nie neguję, ale wracając do mojego pytania, czy być może chrześcijaństwo nie było jakby, nie jest bardziej spójne z naturą ludzką niż te religie rzymskie i nie to jest właśnie powodem wyparcia jednego przez drugie. Ja nie wiem, ale jest to ciekawe dla mnie pytanie, które zadaję. Może macie jakąś opinię w tym temacie. Dobrze, ale w tym zakresie no to chrześcijaństwo z tymi wątkami, już późniejszy katolicyzm z wątkami negowania seksualności jest niespójne z naturą ludzką, tak? Jakby natomiast... Przepraszam, bo to jest akurat mówisz kolejny raz o tej seksualności. Chrześcijaństwo nie neguje seksualność, tylko zamierza ją zaprzęgnąć do konkretnych celów. Do celu prokreacji, bo ja nie wiem, ja to przyznam, tak, że ja to interpretuję. Ale to jest to samo buddyzm robi. Buddyzm tak samo możesz powiedzieć, buddyzm przecież całkowicie neguje ludzką seksualność i chęci, prawda, do swobodnego ruchania na lewo i prawo. I nakazuje ci, podążając trochę tą ośmioraką ścieżką, narzucić sobie ogromny reżim seksualny. Jeszcze w sumie większy niż w katolicyzmie.
Tak, tylko przywołałem to jako katolik kwestię... na przykład może, przepraszam, powiem tak, katolik może na przykład żonę polizać po genitaliach, prawda, zgodnie z naukami Kościoła i będzie to część przygotowania, natomiast w tantrycznym buddyzmie Vajrayany w ogóle to, takie rzeczy to jest nie do pomyślenia. Więc... Dobrze, natomiast podałem to jako przykład jakby działania przeciwko naturze ludzkiej. Natomiast tak, to znaczy ja bym... rozumiem, o czym mówisz, że jakby w ludzkich odruchach jest pewnego rodzaju też empatyczność i jakby Bóg wojny nie do końca musi to spełniać. Okej, dobrze, mili Państwo, więc tak, niestety, ale z przyczyn niezależnych od nas, to znaczy z obowiązków życiowych, pewnego rodzaju zmęczenia też po pracy i sprawami, które są niezwiązane z bezpośrednio z tą dyskusją, musimy zakończyć naszą rozmowę w tym punkcie. Natomiast mamy jeszcze wiele wątków. Tutaj są wątki bardzo konkretnych nurtów religijnych, kabały, sufizmu, buddyzmu tybetańskiego na przykład, animizmu, magii salomonicznej, grimuarycznej, satanizmu, który nie jest magią, diabolizmu, czyli kultu diabła wręcz, helenizmu, candomble, bardzo różnych rzeczy. Może też nam się uda doprosić religioznawcę takiego z prawdziwego zdarzenia, bo też chcielibyśmy porozmawiać o religiach z takiego religioznawczego punktu widzenia. My sobie bardziej tak w okolicach społeczeństwa, w okolicach osobistych doświadczeń rozmawiamy. Chciałem też dać wam teraz szansę krótkiej wypowiedzi i pożegnania się z widzami. Także Łukaszu, mógłbyś zacząć? Jak najbardziej. To znaczy tak, bardzo ciekawa dyskusja, także dzięki tutaj za możliwość wypowiedzenia się. Tak na zakończenie chciałbym zachęcić w ogóle, bo bardzo często takie dyskusje społeczne gdzieś tam na jakichś forach wypowiedzi są takie bardzo mocno spłycone na zasadzie ateiści mają jakieś racje, teiści mają jakieś inne racje. I ja bym stawiał tutaj na wielowymiarowość i takie dokładne poznanie i tak mówiąc po ludzku, te sprawy nie są po prostu proste, tak? Na co może wskazywać powiedzmy ta dyskusja, którą tutaj miałem z Adamem, bardzo ciekawa, gdzie jakby mieliśmy inne poglądy, aczkolwiek ja no, jestem skłonny zgodzić się z nim w bardzo wielu kwestiach i nawet uznać je za jakieś bardziej lepiej określające rzeczywistość duchową niż to, co ja sam myślę. I nie wiem, według mnie jest to, jest to bardziej rozwijające od takiego fanatycznego spierania się, co jakby najczęściej ma miejsce. Większość tych dyskusji, które ja obserwuję, ma charakter okopywania się na swoich pozycjach i rzucania do siebie granatami, co jest mało rozwijające. Tak mi się przynajmniej wydaje. I fajnie, Bartek, że dajesz takie miejsce, gdzie może to mieć jakiś większy wymiar. Także jeszcze raz dzięki. I jak kiedyś będzie miało to jakąś kontynuację, to będzie super. Tak, myślę, że będziemy kontynuować, bo zostały nam te wątki, o których wspomniałem. To są wątki, w których trochę miałem taką chęć, żebyśmy może tak pojechali po bandzie czy bez hamulców, to znaczy jest cała masa wątków z takich okultystycznych, magicznych, które są fascynujące, które może już nas będą przenosić wręcz w jakieś sfery archiwum X wręcz i jakby puścilibyśmy wtedy te hamulce takiego intelektualizowania, a bardziej oddali się być może w takie rzeczy, które są fascynujące, ale też być może w coś, co my autentycznie wierzymy. To znaczy nie przedstawiłem na przykład swoich konkretnych doświadczeń psychodelicznych. Adam też wydaje mi się, że jednak bardzo oględnie opowiedział o swoich przeżyciach. Podobnie Łukaszu też ta kwestia McDonalda i twarzy Jezusa, okej, to było już bardzo, bardzo konkretne. Natomiast chciałbym, żebyśmy w następnej części poruszyli po pierwsze bardzo dużo nurtów religijnych, które i magicznych, i okultyzmu, ezoteryki i tak dalej, a po drugie już bardzo konkretnie porozmawiali o tym,
co my wierzymy, albo co doświadczyliśmy i co, gdzie wydaje nam się, że jesteśmy, tak jak jest świat, jak świat wygląda tak naprawdę, jaki jest cel życia, sens życia, czym jest ten Bóg, duchowość, czym my jesteśmy, na takiej zasadzie, żebyśmy już zrzucili takie intelektualne marynarki i porozmawiali już konkretnie o tym, w co my osobiście wierzymy, czy jak zrozumieliśmy nasze życia. Adamie, czy mógłbyś się też ładnie pożegnać tutaj? Tak, oczywiście. Ja dziękuję Wam tutaj za udział w tym wszystkim i powiedziałbym tylko chyba tyle na zakończenie, że ten cały spór ateistyczno-teistyczny to jest dla mnie trochę wędzony śledź, który ma odwrócić uwagę ludzi od czegoś właśnie bardziej zasadniczego, mianowicie sporu pomiędzy paradygmatami, które dominują w naszej cywilizacji i tego, jak one się przemieniały. Jak mieliśmy sytuację, prawda, do czasów renesansu włącznie, kiedy Europa była pogrążona bardzo mocno w paradygmacie duchowo-animistycznym, powiedziałbym wręcz, bo to chrześcijaństwo, które tam było, w żaden sposób nie odbierało duchowych aspektów wszystkiemu praktycznie, co było. Choćby poprzez właśnie kult świętych, ich patronowanie przeróżnym domenom rzeczywistości bardzo codziennej. Później przyszło oświecenie ze swoim takim deizmem i właśnie odcięciem się od rzeczywistości duchowej. A dzisiaj mamy rzeczywistość społeczną, w której dominuje paradygmat materialistyczno-scjentystyczny, pozbawiony dla ludzi jakiejkolwiek nadziei i sensu. Bo tak naprawdę, cóż, są tylko, prawda, atomy, albo może pola materii, energii, prawda, jakieś osobliwości, że są przestrzenne i to wszystko jest ładnie opisane wzorami, nie ma żadnego sensu, nie ma żadnego przeznaczenia, nie ma żadnej nadziei. Od przypadkowych narodzin do przypadkowej śmierci sobie podąża człowiek i to jest oficjalny, dominujący sposób patrzenia na świat. Ja się chciałbym tylko dowiedzieć, dlaczego i w czyim interesie taki sposób patrzenia na świat nieludzki się upowszechnił. Wiesz co, być może to jest jakieś pewnego rodzaju analogia do rozwoju psychologicznego jednostki, to być może ludzkość też przechodziła pewnego rodzaju rozwój psychologiczny i obecnie jest w fazie depresyjnej, z której być może wyjdzie. Być może jest to taki właśnie okres, bo ja oczywiście nie przeczę, jestem ostatnim człowiekiem, który by odrzucał technikę, czy odrzucał zgłębianie przyrody za pomocą takich metod, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, jak na przykład islamscy uczeni z perspektywy właśnie z czasach renesansu islamu na to patrzyli, jednocześnie jak będąc ekstremalnie pogrążeni w wierze i jednocześnie robiąc rzeczy naukowe i przyrodnicze, albo Albert Wielki na przykład święty, który można powiedzieć, że mógł być patronem tej nauki jako takiej, czyli właśnie Giordano Bruno. No ludzie, którzy rozumieją, że jakby badanie rzeczywistości ludzkich ciał, ludzkich mózgów nie oznacza odrzucenia w żaden sposób realności doświadczenia duchowego, do której podchodzi. Wiesz co? Ja widzę tego typu renesans nurtów spirytualistycznych w na przykład podcastach Joe Rogana i Lexa Friedmana, których co któryś gość, który jest z jednej strony na przykład wybitnym, nie wiem, matematykiem, czy informatykiem, czy fizykiem, co któryś z tych gości ma doświadczenia duchowe, wierzy w różne rzeczy i jest osobą niepozbawioną duchowości. Natomiast chciałbym, żebyśmy rzeczywiście skończyli, bo możemy tak rozmawiać i rozmawiać. Dziękuję i mówię, ten spór między paradygmatami, tu nie chodzi o ateizm i teizm, nie chodzi o walkę z Kościołem, nie chodzi o katolicyzm, tu chodzi o odrzucenie bądź zaakceptowanie duchowej rzeczywistości, moim zdaniem. Tak, i pytanie, czy, bo my jesteśmy mądrzy, ale czy my jesteśmy silni i czy my jesteśmy szczęśliwi? Z tego, co tutaj mówiliście, coś takiego mi się wyłoniło, że może to jest ta wartość dodana, której jako gatunek
obecnie nam zabrakło. Tak, zgodzę się z tym. Duchowość. Tak, jedną rzecz, którą ty, Adamie, przez cały odcinek poruszałeś, że to nie jest, jak ja tutaj sugeruję, i w sumie Łukasz przed chwilą też, że to nie jest taki boost dla jednostki, tylko że to jest boost na zasadzie takiej psychologicznej motywacji, tylko że to jest właśnie realnie istniejąca magiczna czy duchowa rzeczywistość, która wpływa na nas. To nie jest pewnego rodzaju sztafasz psychologiczny, który nas motywuje do życia, tylko coś, co realnie istnieje i działa. Dobrze, ale skończmy z tą myślą. Ja dziękuję serdecznie za wysłuchanie. Zapraszam na część drugą, bo postaramy się nagrać część drugą i tam będą właśnie te wątki, o których wspomniałem, masa różnych nurtów. Być może też właśnie zrobimy pewnego rodzaju odsłonienie, jeśli chodzi o nasze przekonania co do natury rzeczywistości. Także myślę, że będzie ciekawie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Zapraszam na kolejne rozmowy.